dobry, witam pana Pawła Ziółkowskiego, który prowadzi fanpage Rewolucja w Rożawie. Dostarcza pan polskim czytelnikom internetu wiadomości z tego regionu. Aktualnie z tego, co przeczytałam, to się nazywa Autonomiczna Administracja Północnej i Wschodniej Syrii. To chyba nie od początku się tak nazywało, ale to może pan szerzej wyjaśni. Taka jest aktualna z Wikipedii informacja. To jest obszar, który jest bardzo specyficzny, w związku z tym się cieszy zainteresowaniem szczególnie osób o takich socjalistycznych poglądach albo anarchistycznych z całego świata. Powstał na podstawie takiej ideologii łączącej i samorządność, demokrację bezpośrednią, właśnie elementy anarchistyczne czy nawet komunistyczne. Żeby to jakoś trochę tak mniej więcej dać jakieś wyobrażenie na temat tego miejsca, no to powiem, że to z tego, co się orientuję, jest terytorium mniej więcej 1/4 Asyryjskiej Republiki Arabskiej i jakieś około, może troszkę mniej, 1/6 Polski, tak? To jest jakieś 50 000 km². No i chciałam najpierw zacząć, żeby pan właśnie może o tym trochę więcej powiedział, co pana skłoniło do zainteresowania tym regionem i co jest właśnie takiego szczególnego w jego organizacji, ustroju, sytuacji właśnie międzynarodowej, w kontekście międzynarodowym. Długie pytania, dużo odpowiedzenia. No. Mnie skłoniło to, że po prostu jestem starym anarchistą i zobaczyłem w pewnym momencie, że istnieje eksperyment, można tak powiedzieć, który bazuje w znacznej mierze w anarchizmie, bo tak tutaj pani wspomniała, jest to w znacznej mierze inspirowane ideami anarchistycznymi, konkretnie amerykańskiego anarchisty Murraya Bookchina, który zainspirował z kolei kurdyjskiego lidera Abdullaha Öcalana, a ten opracował tak zwany demokratyczny konfederalizm, który jest opierającym się na samorządzie, ekologii, prawach kobiet, demokracji bezpośredniej, takim ideam, który jest realizowany właśnie w Rożawie. Nie ma to... Ja oczywiście pytam o poszczególne elementy, więc tak na razie tylko ogólnie bardzo pytam. Może tego ustroju, tak? Może by pan opowiedział właśnie też, zaczynając, jak to się wszystko zaczęło, bo z tego, co też się orientuję, tam mieszkali przede wszystkim Kurdowie, choć chyba nie tylko. I wojna w Syrii dała pretekst do powstania tej autonomii, tak można to chyba określić, tak? Czy w ogóle można to miejsce nazwać właściwie no bo nie jest to państwo, jest to jakiś wydzielony, autonomiczny region, tak? Jaki jest stosunek w ogóle, no właśnie, jak to wygląda z formalnej perspektywy? No, z formalnej perspektywy to zależy, co rozumiem przez formalność. Z punktu widzenia uznawania przez inne podmioty międzynarodowe, no to nie istnieje, nie ma tego. Z punktu widzenia organizacji oddolnej, no to jest to legitymizowane przez dwustopniowe wybory i Rady działające na zasadzie demokracji bezpośredniej. Znaczy dwustopniowe w tym sensie, że do 2 stopni samorządu, do 3 stopnia takiego najbardziej ogólnego się nie odbyły, ponieważ miały się odbyć w 2018 roku, wtedy zaatakowała Turcja i zajęła część tego, pierwszy raz atakowała, potem był drugi atak, wtedy kiedy Trump pozwolił. Więc te takie najbardziej ogólne się nie odbyły. Natomiast no, zacząć trzeba od tego. To się nie zaczęło wcale w Syrii, to się zaczęło w Turcji. Zaczęło się od buntu, oporu ze strony kurdyjskiej organizacji, nazwana Partią Pracujących Kurdystanu, PKK tak zwana. Początkowo to powstała jako taka organizacja typowo marksistowska, takiego marksizmu trzecioświatowego. Czyli takiego, który bardziej, jak to się mówiło kiedyś o Piłsudskim, że chciał zrobić z Marksa karabin, żeby strzelać do caratu, no to tak samo wyglądało to w trzecim świecie, gdzie nie chodziło o ideologię, bardziej o to, że ponieważ bunt, walka była przeciwko kolonizatorom z zachodu, no to szukało się poparcia po drugiej stronie żelaznej kurtyny, a ponieważ tam była ideologia taka, a nie inna, to się ją przyjmowało. No kiedy się zaczął ten podział, ta rola kultura zaczęła opadać, się okazało, że Związek Sowiecki się kończy, no to niektórzy pozostali przy ideologii, niektórzy zaczęli szukać czegoś nowego. Öcalan właśnie w zasadzie, bo to nie jest tak, że tam jest jakieś elementy komunistyczne, jakie na pewno tam są, jak wszędzie, gdy można szukać elementów wszystkiego. Natomiast Öcalan po prostu odrzucił ten marksizm, odrzucił ten komunizm. Ja to mówię, że to jakby przejść z pozycji pierwszej międzynarodówce, z pozycji Marksa na pozycję Bakunina, taka przenośnia. No i przyjął, stopniowo wypracował program, który właśnie został określony tym konfederalizmem. Öcalan został schwytany, siedział w więzieniu, został skazany na karę śmierci przez Turcję, potem ponieważ Turcja zniosła karę śmierci, starając się obciąć do Unii Europejskiej, to uzamienione na dożywocie, cały czas siedzi na wyspie Imrali. Odcięty są w tej chwili od świata, w ogóle nie ma z nim kontaktu, ale wcześniej był, dostawał książki, wysyłał pisma i właśnie z tego więzienia, tudzież podczas swoich mów obrończych przedstawił nową koncepcję, którą opracował, demokratycznego konfederalizmu. Ta koncepcja została przyjęta przez PKK, która działała głównie z baz na terenie Kurdystanu irackiego, no bo Kurdystan jest podzielony na między cztery kraje, między Turcję, Syrię, Irak i Iran. Tak jak ja, mimo że działała głównie była partią turecką, no to miała swoje bazy z kolei na terenie Iraku. Sam Öcalan przez długi okres przebywał w Syrii. Był to okres, kiedy reżim Asada był po stronie właśnie bloku wschodniego, a Turcja była w NATO, więc udzielał wsparcia. Z tym, że to było dość, jak mówię, skomplikowane, bo jednocześnie w Syrii jest mniejszość kurdyjska, która była prześladowana przez reżim, a z drugiej strony był lider ruchu niepodległościowego kurdyjskiego z Turcji na jej terenie. Także to jest takie skomplikowane, jak się mówi. Miało oficjalnie oczywiście zakaz kontaktów z Kurdami miejscowymi, ale to i tak przenikało i ta idea Öcalana była przyswajana przez Kurdów syryjskich. I kiedy już minęły lata, no bo Öcalan został jeszcze ponad 20 lat temu aresztowany i osądzony, najpierw został wygnany z Syrii. Złapano go w końcu w Kenii, w Afryce. I kiedy zostało to przez te lata przetrawione, doszło do wybuchu najpierw protestu przeciwko reżimowi Asada, potem wojny domowej w Syrii. Ruch kurdyjski, który zainspirował się tymi ideami, zaczął wychodzić na powierzchnię, przejmować kontrolę od sił reżimu, czasami z nimi walcząc, czasami dobrowolnie pod przymusem. Przyszli chłopacy i powiedzieli: albo oddacie broń, albo was zabijemy. No to większość żołnierzy po prostu rzucała tą broń i odchodziła, gdzie nie odchodziło do starć. Niecały rejon tej, bo to jest północna Syria, niecały ten rejon został przejęty, tam w niektórych miejscach pozostały enklawy reżimu. Z czasem ta idea zaczęła się rozpowszechniać i z czasem do sił kurdyjskich dołączyły inne. W tej chwili Autonomiczna Administracja Północnej Syrii to jest głównie tereny już arabskie. Tak samo Syryjskie Siły Demokratyczne, czyli ta główna siła zbrojna, która między pokonała Państwo Islamskie, to mimo że tam trzon stanowiły oddziały kurdyjskie, męskie i kobiece, YPG, YPJ, to w tej chwili zdominowane jest też przez Arabów. Tam też są inni, tam są na przykład Syriacy, znani też Asyryjczykami, czyli mniejszość chrześcijańska, Turkmeni, takie dosyć, wydałoby się z naszego punktu widzenia, mniejszości egzotyczne, czyli Czeczeni na przykład, czy Czerkiesi. To są mniejszości, które jeszcze w czasach Imperium Osmańskiego tam zostały osiedlone. Są też Ormianie, którzy też tam jest mniejszość, także jest to bardzo mocno wielonarodowy komponent. I z czasem wprowadzono te... Tak? Proszę, bo... No, bo to z czasem wprowadzono tę ideę nie wszędzie w jednakowy sposób, to też oznacza, że w pełni to jest implementowane na terenach kurdyjskich, czyli tej takiej właściwej Rożawie. Rożawa znaczy zachód po kurdyjsku. Te cztery kraje, gdzie są tereny kurdyjskie, są określane te tereny kurdyjskie po kurdyjsku jako Rożawa, zachód, jako Bakur, północ Turcji, Basur, południe w Iraku i Roşhilat, czyli wschód w Iranie. Oni mają nadzieję na to, że się rozprzestrzenią i zjednoczą kiedyś? Nie. Tak? Jedną z zasad, które właśnie przyjął Öcalan, jest odrzucenie dążenia do powstania państwa narodowego. Kurdowie mówią, że w zasadzie to jest tak, że na Bliskim Wschodzie posiadanie państwa narodowego oznacza tylko i wyłącznie to, że funkcjonariusz policji, który będzie cię tłukł pałką, mówi w twoim języku. Poza tym wychodzą też z tego założenia, że te tereny są na tyle przemieszane etnicznie, że jeżeli się stworzy państwo narodowościowe, no to niestety będzie to ono zawsze kogoś uciskało. Dlatego nie chodzi tu w żadnym wypadku o tworzenie jakiegoś wielkiego Kurdystanu, co zresztą nie podoba się bardziej pronarodowo nastawionym Kurdom, bo są to za to, żeby chcieli niepodległości, no ale Konferencja to odrzuca. Zakłada po prostu tworzenie autonomii w ramach istniejących państw. Czyli Autonomiczna Administracja Północnej Syrii, wcześniej Demokratyczna Federacja Północnej Syrii, znaczy inaczej, Autonomiczna Administracja Północno-Wschodniej Syrii. Ta nazwa została przyjęta po tym, jak Turcja w 2018 roku zaatakowała kanton Efrin, który był taką najbardziej na zachód wysuniętą i oddzieloną od pozostałych enklawą. Zresztą to była taka w ogóle enklawa pośrodku wojny domowej w Syrii, gdzie nie było w ogóle starć, nie było walk, to była taka oaza pokoju, już nie jest. W tej chwili jest tam, są bardzo brutalne warunki, czystki etniczne i tak dalej. I kiedy Turcja to zaatakowała i zajęła, została przyjęta ta nowa nazwa Autonomiczna Administracja Północno-Wschodniej Syrii. Wcześniej to była Demokratyczna Federacja Północnej Syrii. No, sama nazwa Rożawa to jest taka ogólnie stosowana. No właśnie, dobrze, że Pan tu powiedział o tej kwestii właśnie podejścia do państwowości, bo ten system zakłada taką dobrowolną przynależność, czyli bardziej jest to kwestia stowarzyszenia jakichś regionów, tak, gmin o przyjęto taką nazwę do wolności wewnętrznej, tak? Czyli swobodzie wewnętrznego jakoś tam samostanowienia, tak? Tak, mówię po prostu, że państwo sobie, a my budujemy samorząd, autonomię nie, że oddzielną od tego państwa, tylko wewnątrz. No taki powiedzmy, mówię, no ktoś powie, nie jest to na pewno typowy anarchizm, gdzie się w ogóle odrzuca państwo, to jest coś bardziej pragmatyczny. Nie ma tego jak pokonać, no to trzeba budować swoje alternatywne. Założenie jest takie, że celem w ogóle takim ogólnym, którym nadzieja, że może kiedyś to powstanie, to jest stworzenie po prostu takiej ogólnej konfederacji wolnych kantonów. Przyjęto nazwę kanton na wzór szwajcarski na Bliskim Wschodzie, które by działało jako dobrowolna federacja. Ale to jest taka idea, natomiast praktycznie chodzi po prostu o to, żeby budować samorządy oddolne, zarządzane oddolnie, na partach demokracji bezpośredniej, na udziale wszystkich elementów etnicznych, to też jest istotne w ramach istniejących państw po prostu. To na przykład w Syrii jest postulat federalizacji. Konfederalizm, tak? Tak. To jest ten demokratyczny konfederalizm. Czy jeszcze tam są jakieś istotne założenia, na przykład co do tego, nie wiem, czy to chodzi o to, że te kantony na przykład mają każdy inny system edukacji, nie wiem, trochę inaczej zorganizowaną ochronę zdrowia i tak dalej, czy to jest jakoś ujednolicone, czy też jakie takie główne właśnie są ramy systemowe, nie wiem, obywatele głosują we wszystkich sprawach najważniejszych, czy też jest przedstawiciel, jak to przedstawicielstwo mniej więcej wygląda? Generalnie jest tak, no, są organizacyjnie to jest tak, że są w tej chwili regiony, które dzielą się właśnie na kantony, potem są mniejsze, aż do takich, my to tłumaczymy często jako gmina albo można mówić jako komuna, to są po prostu takie najmniejsze komórki, nawet nie dzielnice, na przykład kwartały, to też z kolei kwartał to jest za małe po określeniu. Tak pomiędzy kwartałem a dzielnicą w miastach, czy po prostu wioski, gdzie właśnie są powszechne zgromadzenia i działa demokracja bezpośrednia, tam jest wybierany dwoje przedstawicieli takich zarządzających, bo istnieje rada współprzewodnictwa, czyli na czele każdej organizacji, każdego stopnia stoi mężczyzna i kobieta. I wybierać taką dwójkę, która tam jest odpowiedzialna po prostu za zarządzanie, odpowiada przed tym zgromadzeniem społecznym i na następnych stopniach już są wybierane przedstawiciele, którzy mają zarządzać, no i odpowiadają przed społeczeństwem. Jest zróżnicowanie, jeżeli chodzi o tam podejścia, znaczy, część jest ujednolicona, na przykład bezpieczeństwo, wiadomo, część jest trochę zróżnicowana, na przykład stopniowo w różnych regionach jest prowadzona różny sposób edukacji, chociaż też dąży do sprowadzenia jednolitej. Wiele rzeczy jest o tyle zróżnicowanych, że nie wszystkie elementy tak zwane umowy społeczne, to taka konstytucja Rożawy, zostały wszędzie przyjęte, ponieważ niektórych nie udało się przegłosować na terenach takich rdzennie arabskich, plemiennych. Na przykład, o ile bardzo ważną sprawą są prawa kobiet, to nie wszystko udało się wprowadzić na terenach stricte arabskich. To jest Rakka, czyli dawna stolica państwa islamskiego, Tabka, Manbij czy Derezor. Tam na przykład nie udało się zakładać poligami czy małżeństw nieletnich, ponieważ się niestety tradycyjne, lokalne społeczności nie zgodziły na to, więc niestety jest też czasami konflikt pomiędzy zasadami demokracji bezpośredniej a takimi nadrzędnymi ideami praw tam obywatelskich czy właśnie kobiet. Więc tam tego się na przykład nie udało wprowadzić. To pod tym względem też jest to zróżnicowane. Rozumiem. No właśnie to jest bardzo ciekawy motyw. Jak to jest, że w rejonie świata, w którym no jednak takie idee demokratyczne nie były bardzo mocno, przynajmniej w takim naszym zachodnim rozumieniu, tak? Tak jak my to tutaj widzimy, takiej demokracji liberalnej, o może te w ten sposób, nie były dość mocno rozpowszechnione, no a tym bardziej nacisk na wolności jednostki. To jak to jest, że raptem tam zyskuje popularność właśnie tego typu organizacja? Czy to ma jakieś, może są idee, o których po prostu nie wiemy tutaj, bo teraz mamy tak w Polsce, że docierają do nas właściwie głównie zagrożenia z tego regionu dla właśnie takich podstawowych swobód obywatelskich, więc wiele jest mitów na pewno na ten temat. Znaczy, pierwsza sprawa jest taka, że zawsze różne formy, my patrzymy na to często przez pryzmat tego, co nam się wydaje o historii, czy to najnowszej, czy starszej. Tymczasem tak naprawdę z historycznego punktu widzenia to tam jak najbardziej demokracja była, tylko że dosyć dawno temu. Druga sprawa, prawa jednostki, to też trzeba brać poprawkę taką, że tam dużo bardziej jest istotna kwestia kolektywu, kwestia wspólnoty. Także to też nie jest tak, że to jest takie stricte podejście jak u nas. To też na przykład dotyczy z kolei wielu spraw, na przykład widzi się oddziały kobiece, widzi się dziewczyny walczące, mówi się o prawach kobiet, o tym współudziale we władzy, ale na przykład też trzeba patrzeć przez taki pryzmat, że tam nie było czegoś takiego jak u nas rewolucja seksualna, więc trzeba brać pod uwagę, na przykład obyczajowość jest inna. Inaczej do tego się podchodzi. Natomiast dlaczego to się pojawiło? Dlatego, że po prostu wszędzie ludzie na całym świecie szukają jakichś sposobów stworzenia dla siebie jak najlepszych warunków. Jeżeli te inne rozwiązania okazują się być nieskuteczne, niespełne, to się szuka innych, kolejnych. Tutaj ja zawsze byłem przeciwnikiem przeceniania roli jednostek, ale nie da się ukryć, że tutaj faktycznie rola Öcalana jest bardzo duża. To jest taki paradoks, bo w PKK w tych czasach zimnowojennych to była bardzo scentralizowana organizacja. Öcalan prowadził rządy dyktatorskie. Zresztą dalej to jest kult jednostki, też nie ma co się oszukiwać. To jest pozostałość tego, on nie ma żadnej władzy, ale jest po prostu traktowany jako mentor, jako mistrz. I właśnie z tego powodu, że miał taką pozycję, zresztą tam dochodziło też, bo były posądzenia o to, że likwidował swoich wrogów, miał takie podejście bardzo autorytatywne. I to podejście, ta jego pozycja spowodowała, że jak ktoś taki stwierdził, że teraz zmieniamy się na wolnościowców, to reszta powiedziała, tak jest. No mieliśmy taki żarcik w dawnych latach ruchu anarchistycznym, że trzeba wziąć wszystkich za mordę i prowadzić wolność. No i wychodzi na to, że to zrobił. Także mówię, to jest też bardzo ważna rola tej jednej osoby, aczkolwiek też nie należy tego przeceniać, bo to Öcalan siedzi w więzieniu, nie ma z nim kontaktu, to inni ludzie wprowadzają. Po prostu powiedziałbym, że generalnie z mojego punktu widzenia jako anarchisty to po prostu realizacja takich naturalnych dążeń człowieka do tego, żeby być samorządnym, samodzielnym, żeby nikt nam się nie wpieprzał w życie. Jasne, a jak wygląda sprawa gospodarki? To znaczy, czy jest tam coś specyficznego, bo czytałam, że nie jest tak, że oni całkowicie przeciwko własności prywatnej, czyli jakieś elementy niby są, tak, tam funkcjonują, ale też chodzi o to, żeby jakby profity, korzyści z ekonomii czerpało całe społeczeństwo, tak? A nie wiem, czy dobrze. Może jest inaczej, więc proszę o wyjaśnienie. Tak, jest bardzo duży nacisk właśnie w ramach konfederalizmu na kooperatywizm, na spółdzielczość. Jest promowana, natomiast nie oznacza to, że jest zakazywana czy zwalczana własność prywatna. Własność prywatna też jest gwarantowana prawo do jej funkcjonowania. Natomiast jest mocno promowana w ten sposób, że jeżeli może być dotowania, to jest dotowana właśnie spółdzielczość, są ulgi, ziemie, które państwowe były przez reżim trzymane, są przekazywane właśnie pod wykorzystywania przez kooperatywy. Teraz tak się odwołam do takich klasyków, to moim zdaniem jest to podobne do idei Edwarda Abramowskiego, polskiego teoretyka anarchizmu, który też był teoretykiem i mocnym zaangażowanym działaczem ruchu spółdzielczego w XIX i na początku XX wieku w Polsce. Rozumiem, ale na czym opierają ogólnie tą swoją gospodarkę? Czy tam są jakieś zasoby naturalne, których można jakby powiększyć i jak w ogóle wiedzieć o tym ludziom? To znaczy, czy to jest jakiś taki średni standard życia, czy jest trudno, czy wymaga to jeszcze wielu lat rozwoju na przykład, na tle tych okolicznych państw? Przede wszystkim jest wojna. To, że my nie słyszymy w telewizji, to nic nie zmienia. Tam cały czas są naloty tureckich dronów, cały czas strzela artyleria, co jakiś czas wybucha bomba podłożona przez tak zwane uśpione komórki państwa islamskiego. Znaczy uśpione komórki, tam jest taki żarcik, że jaki jest problem z uśpionymi komórkami, że one nie chcą spać po prostu. I wojna trwa cały czas. Cały czas jest blokada, zarówno ze strony Rożawa dotycząca ze wszystkich stron. Od jednej strony jest Turcja, od drugiej strony jest Syryjska Republika Arabska, czyli reżim Asada, od trzeciej strony jest Irak, a konkretnie kurdyjska autonomia, kurdyjski rząd regionalny, gdzie tam z kolei rządzi plemienna oligarchia klanowa, klanu Barzanich, która jest bardzo mocno związana z Turcją, więc naprawdę do wszystkich stron jest blokada. Więc nie jest tam za dobrze. Owszem, jest ropa, są takie źródła, które mogłyby służyć do eksploatacji, do tworzenia bogactwa, dobrobytu regionu. To był region bardzo mocno nastawiony na rolnictwo, bo to był taki spichler Syrii. No ale trzeba to móc wydobywać, trzeba to móc sprzedawać. Ostatnio była seria ataków tureckich na infrastrukturę cywilną. Ważną sprawą jest to, na przykład jest ropa, natomiast duża część zaopatrzenia w energię jest realizowana przez elektrownie wodne. Natomiast Turcja od lat odcina przepływ wody na Eufracie. Wykorzystuje swój system zapór wodny, który buduje nowe, więc cały czas napełnia nowe zbiorniki. W tej chwili są podpisane umowy, które gwarantowały tam przepływ określonej wody na Eufracie. W tej chwili jest prawie 3 razy poniżej tego, co minimum, które miała Turcja zapewnić. Więc tam w tej chwili jest parę godzin dziennie jest prąd, bo tyle starcza pracy turbin w elektrowniach wodnych, które są też niszczone po walkach z państwem islamskim. Teraz są też atakowane przez Turcję. Więc standard życia nie jest wysoki. Jak wspominałem, jednym z ważnych elementów konfederalizmu jest ekologia, no ale znowu to są warunki wojenne, więc idea sobie, no a praktyka niestety sobie, żeby mógł funkcjonować, kiedy nie działa prąd, no to trzeba wykorzystywać na przykład generatory zasilane brudnym domowej roboty destylowaną ropą. Także to pod tym względem też no, jest problem z utylizacją odpadów, z zwykłymi śmiećmi, które zalegają, więc no, standard życia nie jest zbyt wysoki, nie ma tutaj co ukrywać. W porównaniu do pozostałych krajów dookoła regionu, no, tam gdzie nie ma wojny, czyli w Turcji, czy w tej chwili w Iraku, chociaż tam też są problemy, no to jest to znacznie niższe. Tak jak wspominałem, no, był taki wyjątek Efrin, gdzie no, naprawdę było bardzo pozytywnie, dlatego że to był jedyny region w Syrii, gdzie nie było praktycznie wojny domowej. Wszyscy tam wtedy uciekali, wszystkie tam małe biznesy bardzo się rozwinął, no ale to się skończyło w 2018 roku, Turcja zaatakowała, a w tej chwili doniesienia potwierdzane przez organizacje międzynarodowe, przez Komisję ONZ, Organizację Praw Człowieka, no, jest terror, jest wysiedlenie ludności, osiedlanie przybyszy z innych regionów Syrii czy spoza Syrii, rodzin dżihadystów. Nawet są doniesienia o przykładach niewolnictwa seksualnego, także no jest bardzo źle w tej chwili. Także generalnie pod względem takiego dobrostanu ludności, no to nie jest za dobrze. Rozumiem. To może jeszcze, bo też pojawiło się gdzieś w literaturze na ten temat też takie pojęcie jak etnofederalizm, też o takim słyszałam i właśnie chciałabym nawiązać do sprawy na jakiejś takiej współżycia pomiędzy właśnie osobami pochodzącymi z różnych, osobami o różnej etnii, tak, o różnym pochodzeniu, czy narodowym, właśnie etnicznym, ale też wyznaniu. Jak to wygląda w praktyce? No bo w teorii chodzi o to też, żeby zagwarantować im konkretnie jakiś współudział w zarządzaniu, czyli rozumiem, że też są jakieś tam, czy to kwoty, tak, określonych osób o określonym pochodzeniu, czy też określonej kulturze, tak? Jak to właśnie jest w teorii i w praktyce? W praktyce jest tak, że jest właśnie udział mniejszości. To ile jest, do tego jaka jest ta mniejszość. Zazwyczaj, jeżeli są regiony o jakimś tam udziale terenu, o jakiejś tam mniejszości, to jest tak, że ten współprzewodniczący to są podzieleni, czyli najwięcej jest Kurdów i Arabów, najczęściej to wygląda tak, że na czele stoi Kurdyjka i Arab, ponieważ no, jest większa emancypacja kobiet w społeczności kurdyjskiej. W terenach, gdzie jest mniejszość chrześcijańska, która określa się mianem albo Syriaków, albo Asyryjczyków, to z kolei są przedstawiciele tych mniejszości. Udział w takich radach obywatelskich mają też mniej liczne mniejszości. To brzmi tak, mniej liczna mniejszość, no ale to są takie, naprawdę wydają się bardzo egzotyczne, ale są tam. Właśnie w wspomnianym Efrin była taka sytuacja, że wybrano większościowo przedstawiciela kurdyjskiego, ale potem poradzono i stwierdzono, że nie, pójdzie przedstawiciel z mniejszości romskiej, bo tam była bardzo mała grupa romska. To był pierwszy przykład w historii Syrii, kiedy w ogóle Romowie mieli jakiegoś przedstawiciela we władzy. Działają etniczne organizacje, działają nawet osobne siły zbrojne w niektórych przypadkach. Tak na przykład Syriacy i Asyryjczycy mają dwie osobne, bo to są też nie tylko deklaracje nazewnicze, czy poczucia przynależności etnicznej, ale też się wiążą polityczne. Także Syriacy mają własną, Asyryjczycy mają własną siłę zbrojną, które są razem w tej chwili połączone pod wspólną komisją taką wojskową syriacko-asyryjską i jako taka wchodzą w skład Syryjskich Sił Demokratycznych. Są programy nauczania w językach mniejszościowych. Tutaj na przykład być może parę lat temu było propagowane przez niektóre środowiska, że Kurdowie zmuszają chrześcijan w Syrii do nauki kurdyjskiego i powiązania do swoich własnych języków. Było dokładnie odwrotnie, ponieważ w Syrii, w arabskim syryjskim była arabizacja mocna. Niektóre mniejszości były w ogóle dyskryminowane i na przykład dyskryminowane używanie języków, na przykład język kurdyjski był zupełnie wykluczony. Z kolei te właśnie mniejszości chrześcijańskie mogły nauczać jedną lekcję, jeden przedmiot w swoim języku, najczęściej religia albo muzyka. I funkcjonowały cały czas w Rożawie szkoły prywatne, które działały według starego asadowskiego programu nauczania. Znaczy, z usunięciem tam wstawek ideologicznych, ale chodziło o to, że ten program jest uznawany międzynarodowo i w naszym terenem Syrii. Więc jeżeli ktoś skończy szkołę według programu demokratycznej autonomii, no to może sobie dalej studiować tylko w tej demokratycznej autonomii, gdzie jest kilka uniwersytetów nowo powstałych. Natomiast nigdzie indziej to nie jest uznawane. Dlatego te szkoły prywatne, na przykład prowadzone przez kościoły chrześcijańskie, które nauczyły według starego programu, były często przez rodziców preferowane, bo dawały lepsze warunki późniejszej edukacji, czy nawet międzynarodowej. No ale właśnie używany był ten stary system edukacji arabskiej. Natomiast nowy system zakładał, że właśnie język syriacki, to jest odmiana aramejskiego, ma być językiem nauczanym, co było sprzeczne z założeniami reżimu Asada. Więc de facto chodziło o to, że te przez nich nauczyciele niektórzy i rodzice z tej mniejszości chrześcijańskiej protestowali przeciwko nauczaniu w ich własnym języku, bo bardziej było, uznawali, że bardziej opłacalne dla nich, dla ich dzieci, żeby był stary system. Natomiast właśnie jest w tej chwili promowane nauczanie w językach mniejszości. Następnie wprowadzane są stopniowo języki innych grup etnicznych, innych grup językowych, czyli na przykład uczy się kurdyjskiego, ale też arabskiego i vice versa. I w przyszłych następnych latach wprowadzone są języki zachodnie, aczkolwiek tutaj z tego, co się orientuję, to jest duży problem z nauczycielami. No i tak to mniej więcej wygląda. No bo nie ma ich po prostu. A też widnieje taka w Wikipedii, zdaje się, informacja, że w 2014 tam było około 2 milionów, 2,5 miliona ludzi na terenie tej Rożawy, a w tym momencie to jest około 4,5 miliona. No to jest strasznie duża migracja, tak, na te tereny. Skąd ci ludzie właśnie przybywają najbardziej masowo i jaka jest motywacja? No, z innych terenów Syrii generalnie i także z Iraku, bo na przykład w 2014 roku zaczęło się ludobójstwo Jezydów. Wtedy właśnie siły konfederalizmu, czyli zarówno PKK, Bas na tym pograniczu iracko-tureckim, jak i Syrii, YPJ, YPG poszły na ratunek Jezydom. Otwarto korytarz z Szengal, z tej ojczyzny Jezydów do Rożawy, gdzie wyłapowano według danych ONZ chyba, nie chcę skłamać, 80 tysięcy osób chyba. I więc także z Iraku. I z całej Syrii też napływają, między innymi na przykład z sąsiedniej prowincji Idlib, gdzie rządzą dżihadyści Al-Kaidy. Znaczy oni oficjalnie teraz odcinają, zmienili już kilka razy nazwę, teraz to jest HTS, wcześniej to była Al-Nusra. Stamtąd uciekają z terenów rządowych. Jest, oczywiście z samej Rożawy też, no bo są ciężkie warunki, że stamtąd też ludzie starają się wydostać. Na przykład, jeżeli jest dość znana, była znana osoba tego chłopca, którego zdjęcie na plaży było pokazywane, to nazywał się Alan Kurdi i właśnie pochodził z Rożawy, z Kobani, z miasta takiego dosyć znanego, gdzie pierwszy raz powstrzymano Państwo Islamskie. Więc z Rożawy też jest w drugą stronę, próbują uciekać ludzie, wydostawać się. Natomiast, no mówię, generalnie jest po prostu napływ z innych rejonów Syrii przede wszystkim. Tam jest dużo uchodźców, to się uchodzi. Niektórzy nie nazywają takiej nazwy uchodźca, tylko tam wewnętrznie przesiedlone osoby, no to jest po prostu uchodźca wewnętrzny, więc tam są też obozy uchodźców, które zresztą jest duży problem zawsze. Jak się zbliża zima, to też jest bicie na alarm, że jest po prostu ciężkie warunki. No, z roku na rok są coraz cięższe, bo pomoc jest znikoma, jeśli chodzi o organizacje humanitarne. Także to tak to wygląda. A dlaczego tak się dzieje? To znaczy, dlaczego ta pomoc tam akurat jest znikoma? Z wielu powodów. Na przykład Światowa Organizacja Zdrowia, kiedy dostarczała szczepionki przeciwko COVID-owi, to dostarczała bezpośrednio na przykład na teren opanowanym przez dżihadystów Nusry, bezpośrednio im dostarczała, natomiast do Rożawy dostarczała za pośrednictwem reżimu Asada, czyli oni dawali Asadowi, a co Asad raczył wysłać, to raczył wysłać. Jak nie raczył, to nie raczył. Więc to jest... Powody są takie, że po pierwsze jest, często jest nastawienie na współpracę z oficjalnymi strukturami, czyli w wypadku z państwem syryjskim. Po drugie, nie ma takiego nagłośnienia, nie ma takiej, bo bardzo dużo jest organizacji, które zbierają fundusze dla właśnie terenów opanowanych przez dżihadystów. Czy to tych, gdzie kontroluje Turcja, czy tych, kto kontroluje HTS, Al-Nusra. Tam jest dużo organizacji nie tylko religijnych, islamskich, ale także różnych tam zaangażowanych, które o tym słyszą. W Polsce także zbierają pieniądze. Te fundusze często... Ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś się decyduje dawać pieniądze dla tych, którzy pomagają, w cudzysłowie, przed Widlib, to musi mieć świadomość, że przynajmniej część z tego trafia do terrorystów, bo to są terroryści, to nie ma co oszukiwać. A to, ile kapnie ludności, to zależy wyłącznie od dobrej woli tam rządzących. Natomiast no, Rożawa to jest, co potwierdzały różne osoby, które tam pracować humanitarnie, jedynym rejonem, gdzie nie ma korupcji, bo chodzi o pomoc humanitarną, bo na terenach reżimu też jest, tam też część rozkradana, idzie na handel, także wszędzie to jest. Natomiast no, jak mówię, nie jest to oficjalne, więc jest utrudnione. Nie ma takich organizacji, które by bardzo chętnie tam pomagały. Jest blokada, czyli jest ciężko tam cokolwiek przesłać. No i do tego dochodzą cały czas ataki tureckie, które powodują, że bywa niebezpiecznie. Kilka razy właśnie było tak, że organizacje humanitarne, które pomagały w jakichś tam obozach uchodźców, się szybko ewakuowały, jak zaczynała się kolejna tura tureckich ostrzałów. Więc to też jest pod tym względem istotne, że no, nie jest do końca bezpiecznie tam. To może pociągnijmy jeszcze ten temat właśnie relacji tych zewnętrznych i tych konfliktów. Dlaczego Turcja właśnie zaatakowała Rożawę? Bo rozumiem, że ten konflikt formalnie, jak przeczytałam, jest w stanie jakiegoś zawieszenia niby, tak? Bo to był 2019 rok, czyli po około 4 latach funkcjonowania tej autonomii, no, doszło do jakichś zintensyfikowanych działań zbrojnych. No, o co tutaj chodzi generalnie i jak właśnie to w tym momencie wygląda? No, w tej chwili jest to coś, co się określa mianem konfliktu niskiej intensywności, czyli trwają cały czas ataki, ostrzały, ale nie jest to jakaś prowadzona na wielką skalę operacja. O co chodzi? No, zmarł niedawno profesor Gryber, taki światowej klasy antropolog, zresztą sojusznik, zwolennik Rożawy, to określił w ten sposób, że cytuję z pamięci, więc religijnym fundamentalistą z otoczenia prezydenta Erdogana, religijni fundamentaliści z otoczenia prezydenta Erdogana mają świadomość, że Rożawa nie zagraża powodem militarnym, ale zagraża powodem ideologicznym, prezentując alternatywną wizję organizacji życia w regionie. Chodzi o to, że w tej chwili w Turcji rządzi ekipa, która jest, żeby nie używać tutaj ostrych słów, no jest to skrajna prawica, z jednej strony religijna, chodzi o AKP Erdogana, to jest bardzo mocno fundamentalna partia islamska. Jej sojusznikami jest MHP, to jest z kolei partia skrajnie nacjonalistyczna. Jej bojówkami są słynne Szare Wilki. Więc jest to skrajna prawica religijno-nacjonalistyczna. I mają plan, pomysł na odbudowę chwały, sławy Imperium Osmańskiego. To zresztą wydaje się realizują, bo zajmowanie tych terenów no, jest jakby takim realizacją tego ich postulatu. Kiedy AKP doszła do władzy, początkowo była właśnie bardzo otwarta na kwestie kurdyjskie. No bo Kurdowie, tak samo jak Turcy, wyznają islam. Ponieważ to tereny są wiejskie, mocno zaniedbane, czyli to się jak zawsze przekłada na takie bardziej tradycyjne, tradycjonalistyczne podejście religijne, więc też jest silny taki konserwatyzm religijny wśród Kurdów. Erdogan zakładał, że uderzają takie nuty otwarcia na Kurdów, będzie w stanie ich przejść na swoją stronę. No i częściowo to się udało, bo też zyskał tam sporą popularność na terenach kurdyjskich. Wiązało się między innymi ze zezwoleniem na używanie języka kurdyjskiego, na nauczanie w języku kurdyjskim fakultatywne, otwieranie ośrodków kultury, programów telewizyjnych i radiowych w języku kurdyjskim. No ale jednocześnie się okazało, że popularność zdobyły ruchy kurdyjskie, które właśnie oparte, czy nawiązują do tej ideologii Öcalana, do konfederalizmu. Konkretnie w wyborach w 2014 roku. Wcześniej jeszcze zaczął się proces pokojowy, bo Erdogan zaczął rozmawiać z Öcalanem w tym więzieniu na wyspie Imrali i podjęto działania na rzecz rozwiązania procesu pokojowego z PKK. Powstała tak zwana mapa drogowa, który potem Erdogan się wyparł, mimo że jego wicepremier, bo w czasie Erdogan był premierem, jego wicepremier oficjalnie ogłosił w telewizji, że tu podpisaliśmy i będziemy budować pokój. To potem Erdogan stwierdził, że takiego nie miało miejsca. To jest kłamstwo. I po tym okresie takiego rozluźnienia i gdzie wszyscy liczyli na to, że jednak dojdzie do tego pokoju, w 2014 roku się okazało, że AKP straciła bezwzględną większość parlamentarną, bo do parlamentu pierwszy raz w historii weszła partia prokurdyjska, przekraczając 10% punkt wyborczy, próg wyborczy, bo taki jest wysoki w Turcji. Zdobyła wtedy prawie 12%, jeżeli dobrze pamiętam. No i Erdogan nie mógł samodzielnie rządzić, musiałby rządzić albo właśnie w porozumieniu z tą partią HDP, albo z kemalistami, albo właśnie z MHP. On wybrał, że nie chce z nikim się dzielić i rozpoczął wojnę z miastami kurdyjskimi po wschodniej Turcji. Wtedy była sytuacja, gdzie równano z ziemią z użyciem czołgów całe dzielnice miast, całe miasta. Było ponad 1000 ofiar śmiertelnych, kilkaset tysięcy wewnętrznych uchodźców i jednocześnie poprzedzono wybory. Stosując terror i uderzając terror przeciwko Kurdom, rozbijając te okręgi wyborcze i jednocześnie uderzając w nutę nacjonalistyczną, Erdogan odzyskał większość parlamentarną, bezwzględną, ale i tak zawarł sojusz właśnie z MHP. HDP mimo wszystko też weszło do parlamentu. W tym samym czasie trwały walki w Kobani, czyli w tym mieście przygranicznym, gdzie powstrzymano Państwo Islamskie. Erdogan od początku stawiał mocno na Daesh, na Państwo Islamskie, ponieważ to jest właśnie ta sama ideologia z fundamentalizmu religijnego. Ponieważ się okazało, że Daesh przegrało, ruch kurdyjski stanowił dla niego zagrożenie parlamentarne w Turcji, stanowił według niego zagrożenie ideowe w Syrii, no to rozpoczął po prostu wojnę. Pierwsza operacja to było zajmowanie terenów od Państwa Islamskiego w 2015-16 roku. Wtedy zajęto teren tzw. Al-Bab, miasta Al-Bab. Generalnie poza samym Al-Bab, końcową fazą, gdzie doszło do walk z Państwem Islamskim, Turcja przyjmowała bez żadnego wystrzału, przekazała im pokojowo tereny. Tam prawdopodobnie się nie dogadali co do warunków, zaczęły się walki, gdzie Turcja straciła dużo czołgów, ale potem wrócili do rozmów i w końcu ponownie przekazali im tereny i się wycofali. Potem w 2018 roku zaatakowano Efrin i w 2019 roku była ta ostatnia taka większa agresja tutaj na terenach już tej wschodniej Rożawy, też zajęto tereny między dwoma miastami. Od tego czasu trwają regularnie naloty dronów głównie, ostrzały artylerii, pomimo tego, że teoretycznie jest zawieszenie broni, nawet dwa zawieszenia broni, gwarantowane jedno przez Stany Zjednoczone, drugie przez Rosję, no ale Turcja żadnego nie przestrzega, jeden i drugi gwarant nic z tym nie robi i regularnie przeprowadza ataki, które są wycelowane głównie w cywilów, w infrastrukturę cywilną, w urzędników administracji, także czasami w siły zbrojne. Czasami przy okazji dostają żołnierze reżimu Asada, bo jednym z elementów tego zawieszenia broni było wprowadzenie na określone posterunki sił reżimu, które miały niby tam pilnować porządku i żeby nikt tam, teoretycznie nikt tam nie zagrażał panu Erdoganowi, bo no, teoretycznie i na początku wojny domowej Erdogan od początku mocno wspierał tę opozycję, która stała się dość szybko dżihadystami, ponieważ ci, którzy nie byli dżihadystami w tej opozycji, w tej wolnej armii syryjskiej, przeszli do Syryjskich Sił Demokratycznych, tych prokurdyjskich, i tam związali swoją drogę i swoje wybory właśnie z ruchem kurdyjskim. Natomiast no, kiedy ma do wyboru, czy ma mieć za granicą demokratyczną kurdyjską autonomię, czy reżim Asada, no to Erdogan wybiera jednak reżim Asada. Zresztą w drugą stronę to też to działa. Jeżeli Asad by oczywiście chciał mieć całą Syrię pod kontrolą, ale jeżeli ma wybierać pomiędzy autonomiczną demokracją, która stanowi tylko zagrożenie, a dżihadystami wspieranymi przez Turcję, to jednak woli tych dżihadystów. Zresztą też w czasie wojny z państwem islamskim, to akurat najmniej z państwem islamskim walczył Asad. Jedyni, którzy walczyli de facto, to była właśnie Kurdowie, Syryjskie Siły Demokratyczne, ze wsparciem koalicji międzynarodowej. Także no tak to wygląda. A ataki państwa islamskiego, jak to w tym momencie wygląda, jak to, bo jednym z takich chyba mitów założycielskich, tak można powiedzieć, no to są te oddziały kobiece, które przyczyniły się, to chyba jeszcze 2012 rok, tak czytałam, do kilku zwycięstw, prawda, z ISIS, więc jak to teraz jest? No teraz to wygląda w ten sposób, że mówią, są uśpione komórki się mówi, które prowadzają ataki. Ataków jest w zależności od okresu mniej lub więcej. Najczęściej one się akumulują wtedy, kiedy właśnie atakuje Turcja. Zresztą kiedy było na początku roku, była próba duża odbicia więźniów państwa islamskiego z więzienia, to gdzie powstrzymało to Syryjskie Siły Demokratyczne przy pomocy amerykańskiego wsparcia, to jednocześnie Turcja w tym czasie z drugiej strony atakowała. Naloty były idące właśnie na pomoc na temu więzieniu oddziały Syryjskich Sił Demokratycznych, więc to się zbiega. Teraz zbiegło się między innymi z wojną z Hamasem, też było mocne wzmożenie. Są to generalnie ataki na posterunki, ataki na egzekucje cywilów, którzy współpracują z Syryjskimi Siłami Demokratycznymi, także na przykład imamów, którzy nie są radykalni. Cały czas są co jakiś czas ataki na cywilów, coś tam wybuchnie, a to jakaś bomba na motocyklu, a to rzadziej samochód, a to jakiś ładunek. Jest ich różne natężenia, od kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcznie. Jest cały czas zagrożenie takie ideowe, bo na części tych obszarów tak tradycyjnych to cały czas funkcjonuje. To nie jest tak, że nagle wkraczamy i znika jakiekolwiek tam poparcie dla państwa islamskiego, tak to nie wygląda. No jest najważniejszy problem, to są członkowie państwa islamskiego, którzy są w obozach, no jak je nazwać, nie są to stricte obozy uchodźców, nie należą do obozami jenieckimi. Jeden bardziej znany jest Al-Hol. I tam największy problem jest taki, że tam jest młode pokolenie. Tam w zasadzie usunięto takich bojowników, którzy walczyli z bronią w ręku. No ale są rodziny, tam są tym, skoro mówiliśmy o roli kobiet w demokratycznym autonomii, no to też trzeba podkreślić, że też w państwie islamskim niestety było wiele funkcjonariuszek policji, obyczajowych, izby, które inne kobiety prześladowały, też były fanatyczki. No i one z rodziną, z dziećmi są w alkohol i prowadzą indoktrynację, także teraz to niestety zagrożenie jest nowe pokolenie, które tam dorasta. A nawet tam się rodzi, bo mimo, że na przykład usunięto bojowników, to tam cały czas jakieś nowe dzieci się rodzą. Mowa jest o wykorzystywaniu właśnie młodzieży też do prokreacji, czy nowych wojowników, kurczę, dla kalifatu. Cały czas są próby ucieczek stamtąd. Turcja stara się komuś im tam pomóc, cały czas są przekazy pieniężne. Tam są też morderstwa, jeżeli ktoś nie jest wystarczająco oddany w sprawie kalifatu, to może zostać zabity. Jest narzucanie mniej radykalnym osobom poglądów i zachowań, takich jak noszenie, na przykład kobietom noszenia czadorów, przestrzegania takich bardzo rygorystycznych praw religijnych. Są doniesienia o szkoleniach dzieci, tam są pojawiają się te nagrania. Co jakiś czas tam są rządzone akcje, żeby to oczyścić, ale no to jest kilkadziesiąt tysięcy osób, których nie bardziej zakontrolować. Są trzymani w jednym miejscu. Duża część to są przybysze spoza Syrii, bo ci, którzy są na miejscu, starają się jakoś tam przy pomocy lokalnych struktur plemiennych integrować na powrót. Natomiast duża część tych najbardziej hardkorowych to są przybysze z zewnątrz, w tym z Europy. No i większość krajów nie jest zainteresowana przyjęciu ich z powrotem i no, w zasadzie wzięciu odpowiedzialności, bo ci ludzie się nie zradykalizowali w Syrii, tylko zradykalizowali się na zachodzie. Tam poznali radykalnych imamów, radykalne ideologie i przyjechali, żeby pomóc budować ten totalitaryzm religijny w Syrii, w Iraku i miejscowych ludzi zniewalać. Więc no tak wydaje się, że mogliby te kraje wziąć za to odpowiedzialność. Natomiast nikt się od tego nie pali, więc wszystko jest na głowie Syryjczyków. No właśnie, to jak z kwestią łączenia takiej organizacji samorządowej, tak gdzie jest właśnie demokracja, gdzie są prawa jednostki, z religiami, które właśnie tam obowiązują, no bo rozumiem, że to siłą rzeczy wskazuje na taki problem, jak my mamy w Europie, w Polsce w mniejszym stopniu, no ale że gdzieś tam zakres wolności tej religijnej trzeba ograniczyć, żeby utrzymać wolność osób niereligijnych. To jest ten paradoks liberalizmu, prawda, że no niestety nie można przyzwolić na zbyt duży radykalizm jednej ideologii, żeby móc utrzymać możliwość funkcjonowania różnych obok siebie, prawda? Jak oni sobie z tym radzą? Znaczy... Czy nie wiem, wprowadzają jakąś typowo świecką? No, z tego, co Pan mówi, no to jest religia w szkole, tak? W zależności, rozumiem, różne religie pewnie, ale... To znaczy tak, przede wszystkim sama autonomia świecka, tam... Natomiast no, region jest religijny, bo są dwie różne sprawy. Pierwsza sprawa to jest to, jaką tam rolę odgrywa religia. Bo często właśnie samo określanie się jest postrzegane przez religię. To jest tak, jak my to najbardziej znamy w przypadku Żydów, gdzie mamy i Żyd jako etnos, i Żyd jako wyznanie. No ale to musimy pamiętać, że to właśnie pochodzi z tamtego rejonu. Podobnym przypadkiem są Jezydzi, gdzie część określa się tylko jako religia. I na przykład mówi, ja jestem Kurdem Jezydą, ale część mówi, ja tylko Jezydą, ja jestem Jezydą. To jest też etnos. Chrześcijańskie mniejszości też się często określają właśnie zazwyczaj przez pryzmat religii. I to nie znaczy, że wszyscy tam są super religijni. Jeśli czytałem takie porównanie, że typowy tam chrześcijanin to śpi w niedzielę do południa, do kościoła nie chodzi, ale różaniec sobie wytatuował i tam innego ślubu niż w kościele sobie nie wyobraża. Jest to po prostu częścią mocną tożsamości, postrzegania się. Z drugiej strony trzeba brać pod uwagę, że to, co często my widzimy w Europie, jest znacznie bardziej radykalne niż tam. Dlaczego? Dlatego, że no, religia, znaczy chodzi o islam w Europie, no, jest finansowana przez organizacje konkretne, które są bardzo często właśnie związane z radykalizmem. Czy to z Bractwem Muzułmańskim, czy to także związane z bractwem władzami w Katarze, czy z Turcją, z tureckim rządem religijnym Diyanetem, to często dotyczy Polski. I to, co pokazują tutaj, to jest bardziej radykalne niż spora część tego, co jest tam. W 2015 roku w niemieckiej prasie były opisy, jak przyjechali uchodźcy z Syrii, poszli do meczetu, byście powiedzieli, cholera, byśmy przed tym uciekali, co wy tu macie. Także ta religijność jest tam bardziej zróżnicowana, bardziej zniuansowana. W Rożawie działa, co się nazywa Konferencja Demokratycznego Islamu. I to jest, są działacze religijni, imamowie, którzy działają na rzecz właśnie bardziej pokojowej wersji. W Syrii działał dość znany, nieżyjący już, zmarł na COVID chyba na początku tego roku. Taki bardzo mocno znany w tamtych rejonach działacz religijny, teolog Javdar Said. To jest człowiek, który wyprowadził totalnie pacyfistyczny islam. Oparł się o... Jak wiadomo, islam dzieli z chrześcijaństwem sporą część taką mitologiczną, czyli same historie, opowieści. On to wyprowadził z historii Kaina i Abla, gdzie w wersji koranicznej Abel wie, że Kain go będzie chciał zabić, ale odmawia obrony. I Javdar wyprowadził taką bardzo pacyfistyczną teologię islamską, gdzie w ogóle rzuca jakąś przemoc, tak? Nazywano go tam Gandhi, arabskim Gandhi, ponieważ sam nie był Arabem, tylko miał czerkieskie pochodzenie. Więc to jest trochę bardziej zniuansowane. Oczywiście jest fanatyzm, też są problemy. Nie tylko zresztą problemy wynikające z islamu, bo na przykład to, co jest dość typowe dla krajów islamskich, to jest to, że w wielu wypadkach kodeksy prawa rodzinnego są uzależnione od wyznania. Czyli inny jest, inaczej to funkcjonuje dla muzułmanów, inaczej dla chrześcijan. I na przykład w Syrii są też problemy, jeśli chodzi o prawa kobiet w społecznościach chrześcijańskich, ponieważ tam są oparte na kodeksie prawa kanonicznego. I na przykład w Rożawie cały czas też funkcjonują prawodawstwo z jednej strony nowe, rewolucyjne, ale z drugiej strony też jest dostęp do sądownictwa Arabskiej Republiki i jest, tak jak powiem, taka może nie tyle dwuwładza sądownicza, co dwa sposoby interpretacji. I na przykład często właśnie jest problem w społecznościach chrześcijańskich właśnie związany z tym stosowaniem tego kodeksu religijnego i to też ogranicza mocno prawa kobiet w tych środowiskach. Zresztą to jest dosyć specyficzne. Jak mówiłem, to jest mocno zastrzeżenie religijne. Niedawno, parę miesięcy temu, została wyświęcona pierwsza pastorka w Rożawie, kobieta. No i właśnie tam problem na przykład miała wcześniej, jak wychodziła za mąż, ponieważ jej wybranek też mniejszości chrześcijańskiej, ale z innego kościoła był. I żeby on mógł się z nią ożenić, to musiał tam, kurczę, cały synon sobie zbierać, biskup wydawać pozwolenie, żeby z jednej odmiany chrześcijańskiej przejść na drugą. To w ogóle była wielka afera, że ktoś tam chce po prostu pobrać się z kimś z drugiej odmiany. A to oczywiście też wynika z tego, że trochę, że ta mniejszość tam jest mocno ograniczona, to bardziej zmienia się tam liczebnie, to będzie się zmniejszać, duża emigracja związana się z prześladowaniami religijnymi, z ogólnie ciężką sytuacją, no ale tak to wygląda. Także z jednej strony tam jest identyfikacja przez religię, jest mocno tego przywiązanie, z drugiej jest to bardziej zniuansowane, zróżnicowanie. My często patrzymy na Bliski Wschód i mówimy o islam, chrześcijaństwo, judaizm, no, ale tam jest bardzo dużo religii. Tam są religie, których my w ogóle nie słyszeliśmy. Tam są Jezydzi, których może słyszeliśmy właśnie przez ludobójstwo, ale są na przykład wyznawcy zaratustrzanizmu, czyli tej religii takiej staroperskiej, która dalej funkcjonuje, nawet niesamowicie przeżywa renesans. Są Bahaici w Iranie, są mazdaiści, są dwie religie, które albo się określają jako część islamu, albo nie. Czyli alewici i alawici, które wbrew nazwie różnią dużo bardziej się jedną literką. Jest bardzo dużo. Także to jest bardzo zróżnicowany region i to nie jest tylko tak, że jest islam i trochę chrześcijan i trochę Żydów i ten islam jest taki sam wszędzie. No No dobra, no ale to tak brzmi, że to wymaga jakiegoś nieprawdopodobnego kompromisu, znaczy chęci jakiegoś nieprawdopodobnego kompromisu po stronie tych ludzi, którzy tam mieszkają, żeby móc się no, nie pokłócić o każdy najdrobniejszy detal, nie wiem, na poziomie takiej gminy, czy tego kantonu, tak? Czy, no to oni się przyzwyczaili, oni tak tam żyją, oni tam tak żyją od tysięcy lat, oni się przyzwyczaili po prostu. Ja już kiedyś widziałem przykład z wioski, gdzie jest tak plus minus pół na pół chrześcijanie i muzułmanie i stwierdza jakiś tam Arab, że jest super, no jedni mają 2 święta w roku, czyli w przypadku muzułmanów to jest tam przerwanie postu i tam święto na cześć tego ofiary Izaaka, a u chrześcijan Boże Narodzenie, Wielkanoc, no i super, no i nie mają 2 święta, mamy 4, no, rewelacja, nie? Ale no właśnie, czyli to jest tak, no właśnie, no nawet na takim prostym poziomie, nie? Że które dni mają być wolne od pracy, powiedzmy, nie? No to już byłby problem, no bo u nas to oczywiście chyba można po prostu zadeklarować, zresztą nie do końca wiem i się, czy też nawet nie. No nie wiem, no ale to też już jest problem, prawda, że jak zagwarantować wszystkim wolne w ich największe święta chociażby, prawda? Znaczy nie do końca, bo na przykład w islamie jest piątek dniem świętym, ale to nie jest, że to musi być dniem wolnym też. To nie jest tak, że to jest dniem wolnym, jak na przykład w judaizmie szabat, gdzie w ogóle nic nie można robić, czy w chrześcijaństwie niedziela, gdzie no jest ogólnie rzecz biorąc święta wolna, ale no nie zawsze. Generalnie faktycznie najczęściej jest piątek wolny, ale no, niekoniecznie. Poza tym no, część pracy jest wykonywana w firmach, które jednak są związane z danymi grupami etnicznymi czy religijnymi. Część jest po prostu no, tam, gdzie są firmy państwowe, które były państwowe, zarządzane przez tam administrację, tam się nikt nie przejmował, kiedy tam ktoś jest innego wyznania. Tak samo tak po co nikt się nie przejmuje. Jest wolna niedziela i nie ma, że na przykład ktoś przychodzi, nie spotkałem się, żeby na przykład ktoś przychodzi, uczeń do szkoły i mówi, a ja w piątek nie mogę, bo jestem Żydem. Także nie spotkałem się czymś takim. Miałem, pamiętam w podstawówce były tam przeboje, jak kolega, który był świadkiem Jehowy, czegoś tam, chyba nie chciał śpiewać jakichś piosenek, coś takiego, że on się upierał, że nie będzie, bo religia zabawia coś takiego. Natomiast nie spotkałem na przykład, żeby ktoś mówił, że nie będzie chodzić do szkoły, bo nie ten dzień, kurczę, nie? Więc to są, nie wiem, takie jakieś wielkie przeszkody. Generalnie mówię, no to jest to, że tam ludzie w ten sposób funkcjonują od setek tysięcy lat. Faktem jest, że z trzeciego okresu to była mocna dominacja, są dalej dominacyjne religii islamu. Pozostałe religie były, okresowo były, znaczy generalnie byli tacy poddani, bo nie obywatele, poddani drugiej kategorii, a okresowo były też prześladowania, zwłaszcza na przykład do Jezydów. To też dalej dotyczy na przykład w Iranie jest prześladowanie Bahaitów, ale generalnie no, ludzie, nie jako tam władze, no, tam się nauczyli dogadywać. No może to jest kwestia tego, że jak się właśnie żyje w państwie, które jest organizowane jednak odgórnie bardziej, to jest trudno sobie wyobrazić, jak można by było działać od drugiej strony. Przynajmniej ja mam taką barierę. Wbrew pozorom u nas też to przecież było. Bo to jest mnożenie problemów oczywiście, tak jak właśnie, prawda? Może to tak właśnie jest, że my trochę mnożymy, ponieważ musimy mieć wszystko ujednolicone, nie? Jakby z założenia. A u nas też to było. No. Może niekoniecznie to wymaga takiej walki o władzę, no ale właśnie... Ale trudno jest mi też uwierzyć, że gdzieś tam jak sytuacja na przykład się trochę uspokoi w regionie, że do tej walki, rywalizacji takiej międzyludzkiej nie będzie dochodziło o większe wpływy. Ja na to patrzę, jak coś wspomnienia historycznego, bo w Polsce my przecież to samo. Przecież teraz większość w Polsce to jest chrześcijaństwo katolickie, ale na przestrzeni dziejów Rzeczpospolitej Polskiej Narodów to katolicyzm wcale nie był większością. Mieliśmy i mamy dalej mniejszości takie bardziej egzotyczne, jak Tatarzy, muzułmanie, jak Karaimi, że Żydów nie wspomnę, więc lepiej lub gorzej też nam się udawało. To nie było tylko tak, że na przykład Ciekawie było na przykład z Tatarami, którzy mieli poza prawami wyborczymi w zasadzie status szlachty i teoretycznie, wiadomo, pić nie można, ale polska szlachta i tatarska chlała porówno w tej samej knajpie. Także my też mamy teraz do dogadywania się, taką, która wydaje się nam dziwna albo niejasna, ale historycznie rzecz biorąc to nie jest wielki problem. Ludzie się zawsze to gadają. Problem jest wtedy, kiedy pojawiają się ideologie, które właśnie ludzie ze sobą kłócą i kiedy te ideologie są promowane. No, niestety były i są promowane i rzeczy dojść do konfliktów. No, do konfliktów cały czas dochodzi. Ostatnio były dwa takie jednocześnie. W Derezor, gdzie były prawdopodobnie z bardziej tradycyjnymi elementami miejscowymi plus wsparcie reżimu i milicji irańskich, i w Manbij, gdzie było z kolei z elementami zbranymi przez Turcję. Jedni drugi się kreowali jako siły tam lokalne, plemienne, ale niewiele z tym mieli wspólnego. I takich konfliktów było i będzie cały czas. To jest, zwłaszcza, że kiedy mówimy o jakichś tam nowych ideach, bo dla wielu to jest coś, co zaburza ich światopogląd, ich styl życia. Też łączy się z religią, też będzie cały czas i jest, że ktoś to postrzega jako zagrożenie dla swojej wizji religii, więc na tym tle i były i będą konflikty. Tego się nie dało uniknąć. Kwestia jest tego, jak bardzo te konflikty będą się rozwijały. I czy ktoś będzie, komuś zależało, żeby one były nakręcane. Tak, no, chciałam wrócić właśnie do tego też jeszcze do sprawy praw kobiet i trochę to pociągnąć, no bo no to jest w ogóle ta równość kobiet, no jest tutaj naprawdę na poziomie w takim razie formalnym wyższym niż u nas, no bo u nas nie ma tak, że jest władze samorządowe na przykład, to jest burmistrz i burmistrzyni, prawda? Nie ma aż takich parytetów, mamy 40% na listach wyborczych do Sejmu. Generalnie no, nie ma założenia tego, że zawsze musi być tak, ten równy podział, że musi być właśnie reprezentacja płci. No ale właśnie, a wkoło są bardzo tradycjonalistyczne te społeczności i na ile to w ogóle jest wcielane w życie codzienne, bo mi jest trudno jak sobie wyobrazić, że łatwo jest przejść z miejsca, gdzie jest totalny radykalizm pod tym względem, do miejsca zupełnie 180 stopni odmiennego. Gdzieś też słyszałam, że są jakieś punkty rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Coś takiego gdzieś w jednym z filmów widziałam, które właśnie pomagają mediować w przypadkach no, małżeńskich. Kwestią konfliktów małżeńskich, przemocy domowej, tym podobnym zajmują się komitety kobiece. Generalnie, jeżeli chodzi, no tak, nie da się przejść od razu z systemu, który jest wdrukowany w umysły, w światopogląd do zupełnie rewolucyjnego. To, że wprowadzamy coś na poziomie instytucjonalnym, na poziomie idei czy struktur, nie znaczy, że ludzie od razu akceptują. Tak jak mówiłem, w niektórych rejonach z takich tradycyjnych arabskich, plemiennych było ponad tyle dużo, że po prostu pewnych rzeczy się nie udało wprowadzić. I to takich fundamentalnych, jak na przykład kwestia wielożeństwa. I tu nie pomagało tłumaczenie, słuchajcie, ale przecież wiecie, że jednym z powodów, dla których państwo islamskie tak się rozwinęło, to było to, że jak ty masz 4 żony, to dla 3 innych nie starczy, a frustracja prowadzi do przemocy, zwłaszcza jak przyjdzie koleś i mówi, słuchajcie, ale możemy wziąć niewolnicę stamtąd, nie? Więc nawet to nie pomagało. I tak samo no, społeczności są tradycyjne. To, że coś wprowadzamy, coś promujemy, znaczy to się przyjmie. Nawet na tych terenach, gdzie wprowadzono te przepisy, cały czas są przypadki, żeby małoletnich, mimo że są oficjalnie zabronione. Jedną z rzeczy, która dużo rzeczy się zarzuca, propaganda wroga, że tak powiem, zarzuca Rożawie. Niektóre słusznie, na przykład słusznie zarzuca się przyjmowanie do sił zbrojnych nieletnich. To wiąże się z tym, że do tych, tak samo jak u nas swego czasu się ucieka do wojska, tak są przypadki z okresu walki tam o niepodległość czy partyzantki, Natomiast to jest o tyle charakterystyczne w przypadku Rożawy, tam jest program demobilizacji tych nieletnich, którzy tam do tego wojska są przyjmowani, że często dane podają, że jest więcej dziewczyn niż chłopców. A skąd to się bierze? No stąd, że jak rodzina chce wydać przymusowo do starego dziada, to najprostszym rozwiązaniem jest zwijać z domu do YPJ, do kobiecych oddziałów. I tam się na pewno pomocą uzyska. Właśnie chciałam o to zapytać, bo ja tu sobie też znalazłam takie dane, że tam około 24 000 kobiet służy, a całość ma około 60 000, to jest blisko 50%. Nie, no to jest dużo. No nie wiem, na ile to są prawdziwe dane, ale takie znalazłam. No. W tej chwili dokładnie nie podam. Procentowo to się zmienia, ponieważ w samych oddziałach kurdyjskich to jest około 40%, natomiast jak się doda te wszystkie inne, to ten procent maleje. Samodzielne oddziały kobiece funkcjonują w Rożawie jeszcze tylko w społeczności syriackiej. Znaczy samodzielne związane z tymi społecznościami, bo są też takie, to jest trochę skomplikowane, bo z jednej strony są jednostki stricte związane z społecznościami etnicznymi, kurdyjskie, syriackie, asyryjskie, które są takie bardziej związane z rejonem, regionem, to są związane z lokalnymi komitetami wojskowymi i na przykład w komitecie wojskowym Szerby funkcjonuje jednostka też stricte kobieca, ale to jest z kolei bardziej właśnie związana i tam jest przewaga z kolei Arabek, ale to jest bardziej związana z regionem niż z etnicznością. Natomiast ciężko tutaj powiedzieć, jakie dokładnie procenty. Najwięcej właśnie jest w tych jednostkach kurdyjskich. Z tym, że to jest tak, że to jest coś, co... Tak, my to patrzymy właśnie często przez pryzmat tych dziewczyn w mundurach, a to jest tylko i wyłącznie część dużo większego systemu. I samo YPG, czyli te oddziały kobiece, jest związane autonomiczną częścią YPG, czyli oddziałów męskich, znaczy męskich, takich oddziałów ogólnych. Z drugiej strony jest czymś więcej niż tylko jednostkami oddziałami zbrojnymi, bo tam w ramach tego jest prowadzona też edukacja, są działania informacyjne. To jest trochę bardziej rozbudowane, że tylko same siły zbrojne, samo to YPG, bo poza tym jeszcze oczywiście jest to jeszcze bardziej rozbudowane. No, my patrzymy na to przez pryzmat właśnie tych dziewczyn w mundurach, z karabinami. Z drugiej strony jest to też niedoceniane, bo na przykład stolice Państwa Islamskiego, Rakkę, wyzwoliły oddziały, którymi dowodziła kobieta, Rojda Felat. I to była długomiesięczna batalia, gdzie po stronie Syryjskich Sił Demokratycznych walczył ekwiwalent 2, nawet może 3 dywizji. No więc jakby jakaś, to jest na poziomie zachodu, to jest odpowiednik 2-3 korpusu, to odpowiednik korpusu, który powinien 2-3 gwiazdkowy generał, czyli generał, powiedzmy, dywizji generał broni. No więc jakby jakaś babka z zachodu dowodziła, jakaś zachodnia 3-gwiazdkowa generał dowodziła korpusem, który wyzwala stolicę religijnych fanatyków, no to byłoby pewnie na pierwszych stronach wszystkich gazet. I każda by dawała tam tytuł kobiety roku i tak dalej, natomiast o Rojdzie praktycznie nikt nie wie. To jest, z jednej strony trochę fetyszyzujemy te kobiety w mundurach, z drugiej strony tam, gdzie faktycznie, żeby to jakoś podkreślić, czy jest warte zwrócenia uwagi, no to jest pomijane. No i tak to jest. Natomiast wracając jeszcze do tego, do tej kwestii praw kobiet i tego udziału w porównaniu do nas. Tam jest na przykład coś takiego, co warto podkreślić. Ja powiem tak, u nas niektóre z tych rzeczy by nie miały racji bytu, dlatego właśnie, że u nas startujemy z jednego poziomu. Tam jest właśnie start z poziomu, gdzie jest dużo bardziej ograniczone prawa kobiet, dużo mocniejsze struktury i przepisy patriarchalne, więc to po prostu ma niejako rację bytu. U nas to zostało po prostu z miejsca zakrzyczane, że to nie ma sensu, że to jest niepotrzebne. Tam na przykład, jeżeli mówimy o tych współprzewodniczących, mężczyzny bierają wszyscy, kobiety bierają tylko kobiety. No u nas to wiadomo, do nigdy by nie przeszło. No to tam to się bierze z tego po prostu, że po latach takiej, a nie innej sytuacji jest konieczność wyrównania niejako szans, więc jest to może w ten sposób rozwiązywane. Tak samo te kwestie przemocy rozwiązują komitety kobiece, które są przez kobiety powoływane. Także pod tym względem jest to dużo bardziej faktycznie niż u nas rozwiązane. Nawet można powiedzieć, że to nie tylko chodzi o prawa kobiet. Jak u nas by to było, to powiedzieć, że to nie chodzi o prawa kobiet, tylko o dyskryminację mężczyzn. Natomiast mówię, tam to chodzi po prostu o to, że po latach takich, a nie innych systemów, no po prostu trzeba jednak przeglądać w drugą stronę, żeby przynajmniej w jakimś stopniu te sytuacje wyrównać. No tak. U nas na przykład tak mogę powiedzieć, że teraz już tak średnio oceniam samą kwestię kwot, nie? W sensie płciowych. Być może niedługo się okaże bardziej szkodliwe niż pomocne. Ale to ja powiem tak, ja uważam, że tego typu rozwiązania u nas miałyby sens w 2018 roku. Wtedy miałby na pewno sens, natomiast dzisiaj no, nie widzę tego. Nie widzę, żeby to zostało zaakceptowane. Ani by zostało zaakceptowane, ani też bardzo nie widzę, żeby to było potrzebne czy sensowne. Jasne. To jest typowe dla... Zresztą pewne rzeczy są charakterystyczne i typowe i potrzebne w określonych sytuacjach. I no... Chyba najlepiej właśnie ludzie z tamtych sytuacji są w stanie ocenić, co jest potrzebne i co działa. No tak, a my mamy taką też, znaczy my, nie wiem, ja dostrzegam w debacie publicznej tendencję do takiego absolutyzowania wszystkiego, że wszystko musi być takie na bardzo ogólnym poziomie, prawda, jakimś... Tak, i mamy też tendencję do znajdywania idealnych rozwiązań, że tak ma być, ja wymyśliłem, albo ja to przyjąłem, natomiast no, wiele rzeczy wychodzi w praniu. To jest właśnie ten przykład tego, że nie wszystko wszędzie się udało wprowadzić. Właśnie w przypadku tych praw kobiet, no, niestety są regiony, gdzie to nie zostało w pełni zaimplementowane. Także no to jest też tak... Jest to kwestia też, powtarzam, to jest ta kwestia po prostu często konfliktu między właśnie demokracją, wolą społeczną, a ideami, których częścią jest ta demokracja. Więc czy narzucamy na siłę nasze pomysły, które są słuszne i ideopoprawne i które są dobre, czy skoro zakładamy, że właśnie częścią tych dobrych pomysłów jest demokracja bezpośrednia, to pozwalamy ludziom podejmować decyzje, które u nas są złe. Ja kiedyś jeszcze w temacie praw kobiet też, bo Pan mówił, że kiedyś była na tych terenach demokracja. I kiedyś czytałam książkę o kobietach w islamie, tam mówiono, że był też moment wcześniej jeszcze i przed islamem, i jeszcze wcześniej przed skrajnym patriarchatem, który trochę ten islam wówczas zniósł, to był matriarchat znowu bardziej, taka organizacja, w sensie, że kobieta miała bardzo dużo, ale to przypuszczam, że to jeszcze jest mowa o takim momencie, gdzie nie... No, ponieważ kobieta rodziła, no to miała prawo wyboru ojca na przykład, albo takie, więc gdzieś takie te tendencje, to też mnie wówczas zaskoczyło, że to nie jest tak, jak się czasami wydaje, że istnieją jakieś takie ostre granice. Wydaje mi się, że różne organizacje po prostu życia społecznego jakimiś fazami przebiegają w różnych miejscach na świecie, ludzie wpadają na podobne pomysły. I ostatecznie w danym czasie mogą wpadać po prostu na nie w różnym czasie. Tak mniej więcej ja to postrzegam, że nie jako jakiś taki rozwój, tylko po prostu pewne fazy, które czasami mogą iść w tę lub inną stronę w różnych regionach. Ale ludzie są równie gdzieś tam zdolni, prawda, więc do wymyślania różnych rzeczy i po prostu tworzą. Ja może pozwolę sobie na kryptoreklamę. Moment. Ukazała się po polsku taka książka, to jest właśnie wspomnianego, autorem jest wspomniany David Gryber. Jest to nowa wersja historii, między innymi właśnie opisuje demokratyczne społeczności przedstarożytnego Bliskiego Wschodu i współistnienie właśnie różnych form, w tym form demokratycznych, społecznych, które polecam. Tak, właśnie na Bliskim Wschodzie było to bardzo zróżnicowane, tak pod każdym względem. Prawa kobiet, zwłaszcza przedislamskie. My często postrzegamy na przykład Persję, Iran przez pryzmat Greków i ich wojen, natomiast no, o ile pozycja kobiety w społeczności starożytnej Grecji była dosyć niska, no to w starożytnym Iranie była z kolei wysoka. Nie był to może właśnie matriarchat, na pewno nie była równa mężczyźnie, ale była no, niewiele niższa. Należy powiedzieć, że jednym z ostatnich dowódców armii perskiej walczącej przeciwko najazdowi islamu, a potem protest działalność partyzancką, no, były kobiety. Jest to mało znane, ale tak było akurat. Ja tam dostrzegam, tylko też tak mi się skojarzyło, że taką możliwość w ogóle w tej kulturze właśnie takiej równości łączonej z różnorodnością właśnie płci, w sensie funkcji tych biologicznych, że gdzieś, ponieważ tam funkcjonuje ten podział w patriarchacie też dość mocny na sferę kobiecą i męską, to wydaje mi się, że to można też równocześnie być jakimś takim pretekstem do tego, żeby obie miały taki sam wpływ na życie społeczne też, ale to już ja sobie tak po prostu myślę, nie? Że to jest też wyjście, a my na przykład u nas wychodziliśmy trochę od innych, od negowania jakby różnic, nie? W ten sposób, co później też trochę feminizm pchnęło w taki ślepy zaułek w niektórych momentach. No ale to, dobra, to proszę kontynuować, muszę jeszcze... Tutaj jest... Właściwie próbował z tego jeszcze na tej historii matriarchatu, no właśnie Öcalan wywiódł te swoje idee, między innymi właśnie z studiowania historii Bliskiego Wschodu. Być może nawet bardziej, powiedziałbym, historiozofii niż historii, bo to dużo właśnie na ideach, które no niekoniecznie mają pokrycie 100%, bo ciężko niektóre rzeczy zinterpretować, czy są różne interpretacje. Ale na przykład właśnie to podejście do kwestii kobiecej wywodził z tego, że uznał, że to przejęcie dominacji przez mężczyznę nad kobietą, że to jest pierwszy przykład i przypadek właśnie zniewolenia w historii, że to jest pierwszy przykład odebrania prawy, żeby właśnie zbudować społeczeństwo wolnościowe, to trzeba niejako od tego zacząć, czyli odwrócić ten pierwszy proces dominacji historycznej. I czy to dokładnie tak było historycznie, no to mówię, to jest kwestia w dużej mierze interpretacji źródeł. Sama zerka też jest różnie rozumiana, nie tylko jako tam władza, a aż od typowej tam, że to kobiety rządziły, po prostu stwierdzenie, że było po prostu dziedziczenie polimatrialnej, czyli na przykład, że ważniejszy, że nie, że to kobieta była... Generalnie w wielu społeczeństwach, w temacie bliskowschodnich, to w dalszym ciągu kobieta jest tam najważniejszą w domu i to mężczyzna ma tam rządzić na zewnątrz, kobieta wewnątrz, to też w wielu dalej trwa. I na tych latach często rozmawiam właśnie w ten sposób, że to chodziło o to, że ważne jest dziedziczenie po linii żeńskiej, że na przykład stąd ważniejszy od ojca był wujek, jako brat matki i tak dalej. Jeżeli chodzi o te same kwestie, na przykład właśnie jeszcze w islamie, to też jest zróżnicowane, bo islam jest bardzo zróżnicowany. My często patrzymy jako taki jakiś konglomerat, jako taki monolit, a tymczasem to jest właśnie konglomerat różnych, bardzo różnych często odmian. Oczywiście są dominujące, jak są w chrześcijaństwie. No, nie wiadomo, że czy katolizm, protestantyzm, prawosławie dominuje, chociaż sam protestantyzm jest podzielony. No i tak samo jest w islamie, ale są na przykład w społeczeństwach kurdyjskich tradycyjnych było bardzo różne podejście do kobiet. Agata Christie, kiedy odwiedzała Bliski Wschód, zanotowała w swoich pamiętnikach, że spotkała właśnie kurdyjki bardzo wyzwolone, chodzące po mieście, rozmawiające ze sobą, ubrane kolorowo i trzymające krótko swoich facetów, jak coś takiego. Z drugiej strony były społeczności też kurdyjskie, gdzie po prostu kobieta nie miała żadnych praw. Czytałem gdzieś na blogu jakiejś dziewczyny, która właśnie opisywała rozmowy ze swoim kurdyjskim przyjacielem, to mówi, że no, to tam jest najstarszym synem w rodzinie, tak? No tak, miałem jeszcze siostrę, ale ona umarła w dzieciństwie, bo była chora. Ja nie wziął tutaj do lekarza. A tak rozumiem, że byliście bardzo biedni, nie było stać na lekarza. Nie, byliśmy bardzo bogaci. Byliśmy najbogatsi w całej wiosce. ale to była tylko dziewczynka. To było takie podejście. To z kolei mi się wydaje, że może być warunkowane też właśnie kwestiami religijnymi, bo spora część Kurdów, są Turków też, wyznaje alewizm przez E, nie mylić z alawizmem przez A, to jest z kolei ta religia, którą wyznaje Bashar al-Assad. W alewizmie jest zrównanie kobiety z mężczyzną. To jest tam bardzo specyficzna religia. Część uznaje to za część islamu, to część samych alewitów i jeżeli ktoś to rozdziela, to się bardzo oburza. Część uznaje to z kolei oddzielna religia i się oburzają, kto ich zalicza do islamu. I tam właśnie jest zrównanie praw kobiet i mężczyzn. I zresztą w ogóle tam jest, choć jest nawiązanie do Koranu, do Mahometa, do Alego, stąd ten Alewizm, to jest z kolei główna postać islamu szyickiego, ale jednocześnie nie ma zakazu spożywania alkoholu, nie ma nakazu 5 modlitw dziennie, czy pielgrzymki do Mekki. W takim fundamentalistycznym islamie jest zakaz muzyki instrumentalnej czy tańców, a tu wręcz przeciwnie, są częścią taniec i muzyka, są częścią obrządków religijnych, nie ma maczetów, są domy zgromadzeń, ale generalnie to takie różnice, takie bardziej religijne, ale chodzi o to, że tam jest po prostu zupełnie odmienne podejście do kobiet i do równości płci niż w religiach, niż w islamie takim bardzo fundamentalistycznym, tradycyjnym. Więc to też jest zróżnicowanie, to zależy od tych po prostu właśnie niuansów religijnych, przynajmniej częściowo. Zresztą alewici dość mocno popierają ten ruch konfederalizmu. Notabene tam jest też z kolei nakaz małżeństw wewnątrz religii, tak jak na przykład u Jezydów tam. Nie można się nawrócić i nie można się ohajtać z kimś z innej religii, trzeba tylko wewnątrz. I z tego z kolei wywodzi się inna odmiana, Bektaszym, który z kolei był bardzo popularny wśród Janczarów. I tam by się można nawracać. A mamy jeszcze takie pytanie, jaki jest wpływ Stanów Zjednoczonych i kultury tej zachodniej, no bo oni wspierali w jakimś stopniu, prawda, tą Rożawę. Oczywiście w pewnym momencie tam był taki, Trump próbował się z tego gdzieś tam, próbował wycofać, tak, z tego, co się orientuje. No ale też, bo ja mam taki problem, prawda, z tym, że wiemy to doskonale, że Stany Zjednoczone często posługują się prawami człowieka, czy właśnie jakimiś takimi wzniosłymi ideami do tego, żeby no, jakieś swoje interesy też załatwiać. No i tutaj też w tym kontekście bym chciała zapytać. To znaczy posługują. To jest coś takiego, że Ameryka ma bardzo... amerykańskie społeczeństwo ma bardzo etyczne podejście do polityki. To jest często niezrozumiałe. Tam, żeby coś przeforsować, to właśnie trzeba się przekonać, że oni to robią w dobrej wierze, że są tymi dobrymi. To nie jest tak, że to jest tylko na zewnątrz, to są tylko slogany. Amerykanie, jak to w każdej demokracji, trzeba, znaczy demokracji, ja akurat zawsze nazywam oligarchią partyjną, no ale demokracji liberalnej, trzeba przekonać wyborców do tego, że robimy coś dobrze. No i ponieważ tam jest bardzo dość etyczne nastawienie w tym społeczeństwie amerykańskim, to trzeba ich przekonać, że my działamy etycznie, więc to nie jest tylko tak, że to jest tylko na zewnątrz coś, że to jest tylko na pokaz. Sami Amerykanie faktycznie w to wierzą, że oni działają jako na siłę dobra. Natomiast jaki jest wpływ? No, jeżeli chodzi o samą kulturę, no to jest dosyć powierzchowne, tak jak wszędzie. Jest to kultura, która no, dominuje na świecie. Jesteśmy wszyscy pod wpływem amerykańskiej popkultury. Natomiast, to, co mówiłem wcześniej, tam nie ma pewnych takich rzeczy, które u nas się, czy to bezpośrednio, czy pośrednio miały miejsce, na przykład rewolucja seksualna, więc pod tym względem tam jest inna trochę mentalność. Politycznie natomiast, no cóż, no, na pewno nikt nie uważa, przynajmniej nikt po tej stronie ideowej Rożawy, nie uważa Amerykanów za jakiegoś, kurczę, wielkiego przyjaciela pod względem ideowym. Natomiast no, pragmatycznie Amerykanie są potrzebni, bo jeżeli nie będzie Amerykanów, to tam od razu wchodzi Turcja, od razu wchodzi Asad nie ukrywajmy, no, będzie można tylko bohatersko zginąć. Więc obecna mechanizm jest potrzebna. Ale też, dobra, no to w kontrze gdzieś tam też przeczytałam, że przez czas jakiś, jak Amerykanie się wycofali, to trochę Rosjanie ich zaczęli wspierać. Rozumiem, że to... Znaczy, Rosjanie nigdy ich nie wspierali, natomiast po tym, jak Trump się wycofał, zawarto porozumienie, zresztą żerowano to przez Amerykanów, że na tereny wyznaczonych punktów na granicy, punktów na trasach przelotowych wejdą siły reżimu i siły rosyjskie. I to był właśnie warunek zaprzestania ataków przez Turcję. Co zresztą jest symptomatyczne, co na przykład podkreślali też amerykańscy politycy, że Erdogan się nie zgodził na wspólne patrole amerykańsko-tureckie, które miały kontrolować granicę i tam tego rzekome obawy rozwiewać, bo to nie ma się czego obawiać. Nawet turecki generał przyznał, że ani razu nie została Turcja zaatakowana z terenów Rożawy. No więc te jego rzekome obawy miały rozwiać wspólne patrole i temu nie odpowiadał, on to odrzucił, natomiast zgodził się na wspólne patrole z Rosjanami, które cały czas tam trwają. Więc to jest też tak, że to było bardziej w interesie Erdogana, no i to było też przez niego trochę wymuszone, żeby właśnie ta Rosja i Asad tam te jednostki wkroczyły. Oni tam są, mówią, jak Turcja bombarduje, to czasami żołnierze Asada też obrywają, tylko że to jest tak, że nikt się nie przejmuje, tak samo jak nikt się nie przejmuje, jak Rosja omyłkowo przywali w tureckim mierze. Znaczy, przejmuje się w tym sensie, że wtedy Asad twierdzi, że to nie była Rosja, tylko, przepraszam, wtedy Erdogan twierdzi, że nie była Rosja, tylko Asad i bije w Asada. No, Asad udaje, że to deszcz pada, nie? A nie, żeby to spływał. Także generalnie obecność Rosji tam jest wymuszona przez i Asada jest cały czas od tego właśnie ataku i jest wymuszona właśnie przez ten atak turecki. Amerykanie się wycofali, potem Trump się kapnął, że zrobił głupotę, po tym jak wszyscy zaczęli go krytykować, w tym jego zwolennicy. Więc ogłosił, że wraca, z tym zrobił to w swoim typowym stylu, ogłosił, że wraca, żeby ropę zabezpieczyć. No i w tej chwili siły amerykańskie są właśnie na terenach roponośnych, natomiast gdzie indziej też są, z tym, że w mniejszym zakresie jest to dość skomplikowane, bo Turcja atakuje, nawet były ataki na terenie bazy amerykańskiej, na terenie wspólnych bardziej działają Amerykanie razem z Syryjskimi Siłami Demokratycznymi, bo cały czas działają, cały czas są wspólne akcje przeciwko właśnie komórkom Państwa Islamskiego. To Ameryka jest po prostu gwarantem tego, że o ile chce tę gwarancję realizować, bo nie szukamy się, jak Biden stwierdzi, że kurczę, krzani to wychodzimy, no to wyjdą wtedy i wtedy wejdą Turcy i Asad albo... Natomiast cały czas są próby, nawet teraz była znowu w Senacie próba zgłoszona przez, jak właśnie nazywa, Paul Rand bodajże, taki senator taki mocno prorosyjski, odrzucona, to było chyba wczoraj głosowanie, żeby nie skłamać, chyba wczoraj. Wcześniej były próby zgłaszane z kolei przez lewe skrzydło demokratów, tego deskład, też nieudane, też nie przeszło to, z kolei to było w Izbie Reprezentantów, także co jakiś czas próbują się pewnych amerykańscy politycy doprowadzić do wycofania USA. Często są powiązani z lobbyingiem tureckim też, często z rosyjskim, ale na razie Amerykanie siedzą i mówię, to jest tu gwarancja tego, że nikt nie wejdzie na ostro, bo cały czas te ataki trwają, cały czas są naloty, cały czas są ataki dronów, tych słynnych Bayraktarów. Między innymi były, jak mówili o tym, że są dzieci, młodzież, która trafia do wojska, potem jest demobilizowana, o dziewczętach to rok temu w sierpniu był atak na taki ośrodek, gdzie te zmobilizowane nastolatki są rehabilitowane i 5 z nich zabił turecki dron. Od chyba tam 15 do 17 lat. No rozumiem, to znaczy ja zapytałam, rozumiem, że jest to kwestia bardziej tego militarnego zagrożenia, natomiast zapytałam, no bo No, widzieliśmy, prawda, kilka lat temu wycofanie się z Afganistanu, widzieliśmy już kilka porażek tych właśnie amerykańskich interwencji, porażek na takim poziomie też właśnie, mam wrażenie, no systemowym, ideologicznym może bardziej, właśnie w sensie dla przede wszystkim tego wymiaru, przepraszam, obyczajowego, kulturowego też, jeśli by ktoś chciał gwarantu jakichś właśnie takich praw, wolności jednostkowych, bo, czy nawet grupowych, tak, bo tam właśnie tutaj jest, rozumiem, jednak kolektyw jako jakaś wspólnota ważniejsza, no ale w każdym razie po próbach jakichś utworzenia na tych terenach, prawda, takiego systemu, jak my mamy demokracji liberalnej, z jakimiś tam takimi prawami człowieka, jak my to pojmujemy, no chyba wręcz następuje jeszcze większy regres, tak, więc no dlatego zapytałam o to, czy to gdzieś faktycznie jest oddolne, czy duży jest też wpływ no właśnie tej oligarchii zachodniej. Nie, zachodniej jest żaden, bo mówię, to jest kompletnie odmienne i sprzeczne z zachodnim kapitalizmem, wręcz o tym jest mowa, ten Öcalan czas powtarza, chodzi o tworzenie demokratycznej nowoczesności w opozycji do kapitalistycznej nowoczesności. Kapitalizm jest właśnie, kapitalizm rozumiany oczywiście jako globalna sieć koncernów, nie jako tam jakaś tam prywatna własność, kurczę, warzywniaka. Jest rozumiany jako to zagrożenie i główny problem. Natomiast no, to akurat nie jest tak, że to jest jakoś tam inspirowane. Znaczy inspirowane jest to przez Zachód w tym sensie, że mówimy, inspiracją są prace Murray'a Bookchina, ale no, to jest to jedyna inspiracja i to jest to inspiracja strony faceta, który był no, bardzo mocno antysystemowy. Był bardziej radykalny niż Bernie Sanders, z którym zresztą nieraz polemizował i stawali po przeciwnej stronie w sprawach miejskich, bo obaj w tym samym mieście zresztą działali. Jak wiemy, każde antysystemowe działanie kapitaliści potrafią doskonale sobie zaadaptować się do swoich celów wizerunkowych też, nie? Ale rozumiem, tak, że na razie to jeszcze nie jest też ten problem, no bo jest to region konfliktu i faktycznie być może jeszcze nie mówimy tutaj o wyjściu korporacji na pełnej, żeby tam robić interesy, rozumiem, tak? Znaczy korporacje tam robiły, no na przykład francuska korporacja cementowa, znaczy dobrze mówiłem, Lafarge bodajże, robiło interesy pod panowanie państwa islamskiego. Zresztą w końcu tam została przez francuskie sądy za to skazana. No ale jak to też on pokazuje najlepiej, że akurat korporaty się z fanatykami doskonale dogadują i to nie jest ani żaden problem. Znaczy, ja bym powiedział, że chodzi o Amerykanów w ten sposób, że oni zastanawiająco często popełniają tak totalne błędy i stawiają właśnie przez swoje interesy, przez stawianie krótkoterminowych interesów kapitalistycznych, czyli może interesów firm, nad długofalowe interesy Ameryki jako całości, że właśnie przez to się często wycofują, pobierają nie tych, którym się bardziej opłacało, tracą. Jeżeli popatrzymy na mapy, to Ameryka, kiedy objęła tę taką przewodnią rolę w społeczeństwie Zachodu, czyli po II wojnie światowej, to generalnie większość z tych wpływów Zachód tracił niż zyskiwał. Czy to Chiny stracili, Wietnam, Kubę, Iran i to wszystko jest, znaczy wszystko, znacznie jest to wynik decyzji podejmowanych przez USA, że poprą tego, a nie tego, że w pewnym momencie się wycofają. Wiele z tych ludzi, którzy stali się właśnie zagorzonymi komunistami, dyktatorami, mogą stać się demokratami, gdyby dostali poparcie z drugiej strony. Przecież to nie jest tak, że większość z nich była od razu wyznawcami nie tylko Marksa, ale wręcz Lenina. Z drugiej strony niektóre wojny Ameryka przegrała na własne życzenie, wygrywając. Przecież w Wietnamie militarnie USA wygrało. Wietnam Północny został obroniony, Wietnam Północny był osłabiony, cała siła Ameryki była do przodu, że tak powiem. I w tym momencie politycznie, ponieważ było brak poparcia dla tej wojny, ona nie była potraktowana jako wojna sprawiedliwa, skłonił Amerykę do wycofania się, no i sam Wietnam Południowy padł błyskawicznie. Właśnie potem się Amerykanie wycofali, mimo tego, że militarnie wygrywali tę wojnę. I takich przypadków jest dużo. Działania USA są tak podporządkowane właśnie interesom amerykańskich koncernów, interesom krótkoterminowym, że ciężko to cokolwiek przewidywać i jak to się rozwinie, czy jak długo tam USA będzie, czy się na przykład nie wycofa. No, tak naprawdę to wycofanie się Trumpa wcale nie jest takie, jest może o tyle zaskakujące, że to było bezpośrednie wycofanie się prezydenta USA. No ale jak się ma interesy w Turcji, Trump Tower, to staje się to zrozumiałe, dlaczego się wycofał. Także takie krótkoterminowe interesy decydują o polityce USA i przez to USA też przegrywa. Afganistan to jest z kolei przypadek, moim zdaniem, bardziej wycofanie jest polityczne, bo oni wycofać się podjęto decyzję Trump, zrealizował Biden, też mógł to zrealizować w dużo bardziej sensownie sposób. Podjął decyzję zrobienia tego błyskawicznie na szybkiego. Moim zdaniem dlatego mógł na przykład się zabezpieczyć, tam prawa, te prawa mniejszości, prawa człowieka, ale tak czy siak to by na przeproszenie jebnęło, bo talibowie by tego nie przestrzegali, prędzej czy później by to zlikwidowali. Natomiast tak szybkie wycofanie się było gwarantem tego, że do wyborów Amerykanie zapomną o tym. Gdyby na przykład to nastąpiło teraz doszło do takiego załamania, no to byłby to wpływ na najbliższe wybory w USA. Natomiast stało się to możliwie szybko po objęciu władzy przez Bidena, no to jest, wiadomo, wyborcy pamięci długiej nie mają, więc jest to już zapomniane i tylko nieliczni idealiści wspominają, że stało się tragedia dla masy ludzi. Notabene w tej chwili uchodźcy afgańscy są wyrzucani z Pakistanu. Tam chyba 1 700 000 zostało wypędzonych i też mało kogo to obchodzi. A mam takie pytanie może na zakończenie, czy ten system, który tam jest w Rożawie, można by było właśnie w Polsce zaadaptować? Jakie on ma największe zalety i słabości? Gdybyśmy mieli go tutaj w jakiś sposób przeszczepić. Tak, można zaadaptować. No, demokracja bezpośrednia to nie jest nic trudnego, niezwykłego, ani zjadzonego dla nielicznych. Generalnie można zrobić go w bardzo wielu miejscach. Na przykład uważam, że jest to jedyne rozwiązanie, które byłoby rozwiązaniem dla kwestii konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Tylko to miałoby sens jakikolwiek prowadzić tam pokój i zapewnić ludziom pokój, koegzystencję i jakiś tam trwały dobrobyt. Na pewno nie to, co jest obecnie, na pewno nie rozwiązania dwupaństwowe. Zresztą efektem jest to, co mam obecnie, nie narzucanie jednym wizji drugich i tak dalej. U nas też, oczywiście. Nie wszystko jest potrzebne. Tak się składa, że mamy społeczeństwo dosyć monoetniczne. Możemy podziękować za to II wojnie światowej zmianom, które później nastąpiły. Niektóre na pewno, mówię, za późno, prowadzenie takich kwestii jak właśnie współprzewodnictwo, gdzie przewodniczącą wybierają tylko kobiety, to miałoby sens w 2018 roku, teraz jest to stanowczo za późno i raczej do przełknięcia. Jak najbardziej. Takie rzeczy jak na przykład kwestia sprawiedliwości naprawczej, która jest bardzo rozwijana w Rożawie, zamiast po prostu systemu karania. To też są rzeczy, które jak najbardziej można u nas prowadzić. Jakie są zagrożenia? No. Przepraszam, jeśli chodzi o tą sprawiedliwość naprawczą, to może Pan rozwinąć, jak to tam wygląda, bo też chyba o tym nie było powiedziane, bo z tego, co się orientuję, to kara śmierci jest zakazana, tak? Tak, jest maksymalnie 20 lat więzienia. Z tym, że generalnie jest dążenie do tego właśnie, do rozstrzygania konfliktów polubownie, do naprawy tego, a nie do wsadzenia do więzienia, co zresztą Też bywa, stawiane są zarzuty, że nie ma zachodnich standardów sądownictwa, no bo są inne, moim zdaniem, bardziej uczciwe czy sprawiedliwe. No i to właśnie to, co najbardziej u nas można wprowadzić. Natomiast jeśli chodzi o to, co jest trudne, co jest zagrożeniem, to taka najbardziej prosta sprawa, że demokracja bezpośrednia jest najlepsza, najbardziej oddaje ludziom prawo do decydowania o swoim losie, ale jest też najbardziej czasochłonna. Łatwo jest oddać decydowanie komuś, by za nas robił, niż przyjść samemu na spotkanie i podejmować decyzje. Więc to pod tym względem jest to minus. No i jest takie zagrożenie, że jak my nie chcemy, nam się nie będzie chciało przyjść na to spotkanie, no to przyjdzie ktoś, kto nie ma nic do roboty, a ma jakieś dziwne pomysły i może nam przegłosować nas i coś zrobić, ale generalnie to samo nam może i robi wybrany polityk, więc pod tym względem gorzej raczej nie będzie. Natomiast jest to właśnie bardziej czasochłonne, bardziej zajmujące, no i wymagające jednak czegoś takiego jak stałego zainteresowania tym, co się dzieje, a mamy tendencję nie do analizowania sytuacji, nawet tego, co nas dotyczy, tylko raczej do przyjmowania jakichś haseł, memów, co widzimy na co dzień zresztą. Chociażby teraz... Ja powiem tylko, że był taki pomysł chyba po 2015, jakiś zespół różnych akademików się zebrał, no że no wiadomo, tutaj nasza obecna, najbliższa władza była rozczarowana, że jest opozycją, że przegrali z Prawem i Sprawiedliwością, no i myślę, że na fali tego powstał taki projekt, żeby zdecentralizować Polskę i przenieść część tych najbardziej kontrowersyjnych, takich właśnie kulturowo, obyczajowo, o co są te jałowe właściwie spory, bo one są nierozwiązywalne i myślę, że nawet nie ma woli w ogóle, żeby z tego wyjść na poziomie politycznym, bo dla polityków jest to wygodne po prostu, mobilizowanie pod tym kątem, więc był taki pomysł, żeby te wiele takich decyzji przenieść właśnie na szczebel na przykład samorządowy, tak, i to natomiast na tym centralnym zostawić takie jakieś rzeczy, no, które po prostu muszą być centralnie, albo jest to skuteczniejsze wtedy, no nie wiem, jak pewnie wojsko czy tam coś, tak? Więc taki był pomysł. Oczywiście to się rozeszło, gdzieś nie zyskało większej popularności. Ja sobie myślę, że właśnie może wtedy by było tak, że ludzie by się bardziej zaangażowali, bo mieliby takie właśnie no, wpływ, że większy na to, bo dzisiaj no to głównie na poziomie samorządowym mogą oczywiście zadbać o infrastrukturę, o no, wiele aspektów, ale gdzieś no, nie aż tak, żeby może nie wiem, nie odczuwają tego tak mocno, tego wpływu i dlatego to gdzieś olewają po prostu. Znaczy tutaj to mi się nie wydaje, bo to chodzi o to, że żeby mieć wpływ, to trzeba mieć ten wpływ realny, a to czy władza jest, czy więcej ma do powiedzenia kacyk w Warszawie, czy kacyk w ratuszu, to nic nie zmienia. Władza lokalna potrafi być równie oderwana od społeczności jak władza centralna, a nawet gorzej czasami. Także to akurat sama decentralizacja bez faktycznego przeniesienia współudziału, współdecydowania na społeczeństwo. Zresztą jest coraz łatwiejsze, bo przecież nie musimy już się spotykać na wiecach, możemy wszystko załatwiać, tego typu decyzje podejmować elektronicznie. Skoro możemy zapewnić sobie skuteczny system bankowy przy pomocy elektronicznej, przy pomocy kart, płatności, rozliczeń, to tak samo możemy załatwić elektroniczny system współdecydowania, podejmowania decyzji przez społeczność. Więc to najbardziej technicznie, to najbardziej możliwe. Natomiast no, żeby to miało, żeby ludzie faktycznie to poczuli, to muszą brać w tym udział. To nie wystarczy samo decentralizowanie, aczkolwiek no, niewątpliwie decentralizować jak najbardziej można. Zresztą to przykładów mamy wiele, nawet z tego złego USA, gdzie policja jest na poziomie miejskim i czy tam powiatowym, hrabskim, jak tam u nich jest organizowana, oni na poziomie centralnym i to lepiej czy gorzej, ale jakoś funkcjonuje. Zresztą z kolei system policyjny Rożawy też jest ciekawy, też jak najbardziej możliwy do wprowadzenia, bo tam z kolei jest centralna Asais to jest formacja, która zajmuje się sprawami kryminalnymi, kontrolą na checkpointach, no natomiast wojna trzeba kontrolować, natomiast bezpieczeństwo takie w sąsiedztwach obejmują po prostu strona cywilna. Jeżeli tam widzimy jakąś, takie czasami są zdjęcia, ja to często widzę, ale nie wiem jak to inni widzą to w mediach, takie starsze babcie w chustach, w tych sukniach z kałasznikowami, no to są po prostu patrole cywilnej samoobrony, która pilnuje po prostu bezpieczeństwa na dzielnicy, żeby tam nikt nie kradł, nie rozbijał się i tak dalej. I to jest po prostu połączenie obywatelskiego patrolu, żeby tak powiedzieć, z bardziej centralizowaną formacją, która zajmuje się takimi rzeczami, których już lokalna organizacja nie jest w stanie ogarnąć. I to też takie rzeczy, które jak najbardziej można zaadoptować. Ja jestem zawsze jak najbardziej za decentralizacją, z tym, że mówię, to w moim przekonaniu powinno iść jednocześnie z kontrolą, wszystko powinno iść z kontrolą społeczną. Trzeba być w stanie tego politykę, jeżeli nawet ma jakąś tam autonomię i jeżeli pozwalamy mu podejmować decyzję, to musimy możliwość go odwołać w każdej chwili, no, a z tym jest problem. Jeszcze w latach 90. próbowaliśmy odwołać w Gdańsku prezydenta, który no, ostatecznie poszedł siedzieć, więc mieliśmy rację, można powiedzieć, że nie jest to ciekawa postać. No się nie udało, mimo olbrzymiej mobilizacji, zebrania nie pamiętam, to było kilkadziesiąt tysięcy podpisów. Ostatecznie nie udało się nawet do referendum, bo tam zabrakło niby paru podpisów. Powiem, że zabrakło, że podważono zbyt dużo ich autentyczności. To podważą, to jest inna sprawa. Także i bez możliwości kontroli społecznej to ani żadna decentralizacja, ani żadna demokratyzacja według mnie nie ma sensu, bo czy to będzie władza, czy to będzie 15 kacyków, czy jeden, czy to będzie miał większą władzę miejscowy, czy centralny, to w zasadzie będzie dla ludzi to samo. Czasami może być gorzej, bo ten miejscowy może lepiej wiedzieć, co wykorzystać, i może mieć więcej interesów, gdzie komuś dać zarobić, ze swoich kolegów i tak dalej. Paradoksalnie, na przykład dla nas w Trójmieście, ja tak to przynajmniej widzę i wiele innych osób, sytuacja, kiedy rządzili lokalnie, no tak powiem w cudzysłowie, liberałowie z ekipy około PO, a centralnie PiS, była lepsza, jakby rządzili tu i tu jedni albo drudzy. Bo przynajmniej jedni drugim podkładali nogę. Były dwie konkurencyjne ekipy. Natomiast jak rządzi i tu jedna ekipa, no to może się okazać, że już jest dla szarego obywatela gorzej. To nie chodzi o to, czy to jest taka, czy inna ekipa, czy też są lepsi, czy gorsi, tylko to po prostu, że jak jedni drugich kontrolują, to może być lepiej, że jak to jest ta sama ekipa, nawet jak ona jest teoretycznie super fajna. Bo od teorii do praktyki droga daleka. Ja wychodzę z takiego założenia, że władzę trzeba na siebie napuszczać generalnie. Znaczy w ogóle za władzą trzeba chodzić ciągle i nadeptywać na odcisk, trzeba wymyślać jakby tutaj właśnie jakiś jeden skontrolował drugiego, oni się wtedy trochę stresują, bo samymi wyborami mało się stresują, też zwykle jakoś tak to jest. Zauważyłam, że no jak osiągają pewien poziom sławy, no to już później zwykle ktoś na nich i tak zagłosuje i prawie jest niemożliwe, nie tylko odwołanie, ale prawie jest niemożliwe, chociaż w Łodzi była taka, ja o tym pracę licencjacką pisałam, o prezydencie, to był wtedy prawicowy Kropiwnicki, który był właśnie jednym z pierwszych odwołanych w dużych miastach w Polsce, więc udało się to, ale to się bardzo rzadko udaje ogólnie. W naszym systemie bardzo rzadko się też udaje, jeśli ma w miarę korzystne miejsce na liście, żeby nie miał taki polityk na przykład do parlamentu jakiejś reelekcji, tak, i żeby znowu nie wchodził, więc trzeba wymyślać inne strategie radzenia sobie po prostu, więc taka rywalizacja władz jest całkiem dobra, tak, to się zgadzam, że jeśli chcemy, no tylko, że to nie jest rozwiązanie, żeby rywalizował obywatel z politykiem, prawda, a lepiej by było po prostu, żeby właśnie było to współdecydowanie. Ja kontrola społeczna, to bez kontroli społecznej to nie ma po prostu, nie ma to, żadne inne rozwiązanie moim skromnym zdaniem nie zadziała, bo Jak mamy do powiedzenia, że władza korumpuje, no to władza zawsze korumpuje i bierzemy sobie najlepszego, najfajniejszego polityka, to on i tak stanie się prędzej czy później takim, żeby dbał o własne interesy, o swoich kolegów, koleżanki, a nie o dobro wspólne. Także dlatego mówię, no, demokracja bezpośrednia ma wiele minusów, no ale ma tą zaletę, że daje możliwość kontrolowania tego. A współcześnie jest to tyle łatwiejsze, że rozwój techniki idzie na rękę niejako. Można to ogarnąć już nie poprzez bezpośrednio osobiste bieganie na wiece, chociaż to też ma swoje zalety, że można dyskutować i ucierać, tak powiem, poglądy. Tak, no, to też prawda. Ale tak, ja też myślę, ale to oczywiście na to idą jakieś tam kontrargumenty typu albo nierówności będą, no to komuniści bardziej, albo nierówności będą, ale oni... A nierówności są zawsze, to nie da się uniknąć. Niestety, ja wiem, że fajnie, żeby wszyscy byli równi, ale no to jest takie powiedzenie, to jak chcemy tę równość ciągnąć, czy ucinamy głowy, czy nogi? No, zawsze będą nierówności, bo chodzi o to, żeby tworzyć równe szanse, chodzi o to, żeby pomagać ewentualnie w jakikolwiek sposób tym, którzy mają tam najgorzej. Chodzi o to, żeby te nierówności nie pozwalać zdominować życia, natomiast no, zawsze będą jakieś nierówności, ponieważ zawsze jeden będzie wyższy, drugi niższy, jeden będzie, kurczę, miał lepszy głód, drugi miał gorszy głód, jeden więcej tam zrobi, drugi mniej. Naturalnie, no, ja jestem strukturem sztuk walki, no niestety zawsze to ja jestem tym bardziej wyższym, który mówi, co mają robić moim uczniom, a mnie, żeby mi głosowali, słuchajcie, tą technikę mam robić tak czy inaczej. No nie, masz zrobić tak. Teraz masz sparować, i na następnym treningu masz ćwiczyć technikę, a nie, że kolorujmy głosowanie. Nauczyciele tak samo w szkole. Tak, bo treningi muszą być, ja wiem, bo ja też ćwiczę i jakby trening musi być autorytarnie prowadzony, no nie ma tutaj wyjścia. Można się ewentualnie demokratycznie opowiedzieć, czy się chce trenować, czy nie, ale powiedzmy, ale jak już się chce trenować, to już tak. To musi być tutaj ten głos trenera po prostu. Więc tak, no drugim jeszcze taki przychodzi, mimo że warto też o tym wspomnieć, czasami jeszcze jest jeden taki kontrargument, no to ze strony merytokratów, że ludzie będą decydowali, a nie będą w ogóle wiedzieli na co, tak, no to są takie typowe... No teraz nam oczywiście wiemy, na kogo głosujemy, tak, stanowczo. No tak, no dokładnie. Zwłaszcza jak się okazuje, co innego po wyborach niż było przed. Co innego mówił, co innego robi. To na pewno wiemy. Dobra, to myślę, że już mamy bardzo dużo do nagrania, więc będą mieli słuchacze trochę zajęcia na prawie 2 godziny, więc dziękuję bardzo za